Dolnej, to warto ją trochę przybliżyć. Ja będę Państwu dzisiaj opowiadać trochę o historii, ale przede wszystkim o konsekwencjach historii wspólnej polityki rolnej, z którymi zmierzamy się dzisiaj. Następnie drugą część prezentacji poprowadzi pan profesor Zbigniew Karaczun, który Państwu opowie więcej o ochronie środowiska i o działaniach związanych ze zmianą klimatu. Także chcemy zrobić pewien kontekst do naszego dzisiejszego spotkania. Wiemy również o tym, że wspólna polityka rolna to jest ogromna i skomplikowana machina, nie wszystkim dobrze znana, chociaż myślę, że Państwu bardziej niż innym obywatelom naszego kraju. Także sobie po prostu przelecimy w 10 minut przez 60 lat, co jest pewnym wyzwaniem. Czy można prosić pierwszy slajd? Można. Ach, to ja przepraszam. Zaczęło się małym potknięciem, ale miejmy nadzieję, że zaraz będzie lepiej. Więc rzeczywiście mówić o wspólnej polityce rolnej, która ma już 60 lat i bardzo często była zmieniana, przeszła przynajmniej 5 porządnych reform, nie jest łatwą sprawą. Także z góry przepraszam za pewne uproszczenia i to, że pewne elementy zapewne zostaną pominięte. Bardziej mi chodzi o to, żeby Państwu to pokazać jako pewien proces. Wspólna polityka rolna narodziła się w 1957 roku, została wpisana do traktatu rzymskiego jako pierwsza wspólna polityka, wówczas 6 państw, ponieważ uznano, że wolny rynek, to, że chcemy swobodnie obracać produktami, również usługami, nie może być z pominięciem produktów rolnych. Cele tej polityki były niezwykle dobre i niezwykle szlachetne, jak również były ustalone w sytuacji, która wówczas miała miejsce. To były lata powojenne, Europa była kontynentem głodnym, kontynentem, który dopiero odbudowywał swoją produkcję rolną i bardzo chcieliśmy być przede wszystkim samowystarczalni żywnościowo, chcieliśmy być niezależni od innych państw, chcieliśmy produkować na tyle, żeby nie musieć importować żywności do Europy. W związku z tym 6 panów z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej umówiło się, że będziemy zwiększać produkcję rolną, że będziemy podnosić standardy życia rolników, będziemy stabilizować rynki, będziemy zapewniali dostawy, czyli będziemy zapewniali bezpieczeństwo żywnościowe, a nasi konsumenci będą mogli kupować produkty rolne, będą mogli kupować żywność po korzystnych cenach. Niestety jest tak, że zwykle teoria nie do końca łączy się z praktyką. W związku z tym instrumenty, które przyjęto dla realizacji wspólnej polityki rolnej, w dosyć niedługim czasie spowodowały, że narodził się szereg problemów i narodził się szereg wypaczeń. Do takich najważniejszych problemów, które miały miejsce w latach 60. i 70. i tak naprawdę na początku lat 90. doprowadziły do pierwszej wielkiej reformy wspólnej polityki rolnej, była kwestia tego, że pomyślano, żeby przede wszystkim wspierać mechanizmy rynkowe. Czyli pomyślano o tym, żeby jak najbardziej utrudnić import żywności do Europy dzięki cłom, dzięki kwotom, ale również, żeby subsydiować eksport produkcji rolnej z krajów europejskich, które by wychodziły do krajów trzecich, żeby gwarantować ceny producentom rolnym, żeby opłacało im się produkować, żeby mieli zagwarantowane ceny minimalne, jak również, żeby mieli gwarancję skupu. W związku z tym, jak widać na poprzednim slajdzie, bardzo szybko doprowadziliśmy do sytuacji, w której mówiliśmy o górach masła albo górach wołowiny, jeziorach mleka albo jeziorach wina. Był nawet dowcip, taki krążył w Unii Europejskiej, jak trafić do Brukseli, więc omiń dwie góry masła, jedno jezioro mleka, przejdziesz tam za chwilę po szczytach wołowiny i zobaczysz, że jest Bruksela. I to spowodowało tak naprawdę, ta straszna nadprodukcja spowodowała 3 bardzo wielkie problemy. Przede wszystkim żywność była wyrzucana, była przeznaczana jako pasza dla zwierząt, ale też spowodowała spadek cen rolnych. W związku z tym kończyło się to po prostu protestami rolniczymi. Rolnicy uważali, że nie ma sensu produkować, bo ceny są takie, że nie ma sensu sprzedawać. I to zostało dostrzeżone
że trzeba wygaszać mechanizmy rynkowe, wsparcie finansowe mechanizmów rynkowych i zmienić system, w jaki pieniądze ze wspólnej polityki rolnej mają trafiać do rolników. Ponieważ kolejnym problemem było to, że wspólna polityka rolna zaczęła coraz więcej kosztować, coraz więcej pieniędzy było przeznaczane na wspólną politykę rolną. Jeszcze w latach 70. to było 75% budżetu całej Unii Europejskiej. W związku z tym pojawiła się konieczność reform i na początku lat 90. McSharry, to się nazywa reformą McSharry'ego, stwierdził, że właśnie nie dajemy pieniędzy na produkcję w sensie takiego, nie dotujemy tego, co się dzieje na rynku, kończymy z protekcjonizmem, niech nasze europejskie rolnictwo będzie konkurencyjne, wyrównajmy nasze ceny do poziomu cen światowych, ale wspierajmy rolników w inny sposób, a mianowicie stwórzmy system dopłat. Dopłat, o dopłatach słyszeli wszyscy. Te dopłaty przechodziły też od mniej więcej 2000 roku, 2003 roku do praktycznie roku 2013. Szereg różnych zmian, dlatego że głównie dążono do tego, żeby dopłaty nie łączyć z powierzchnią ziemi i produkcją na niej, ale żeby była to jednolita płatność obszarowa, czyli po prostu płacimy rolnikom do hektara. To jest bardzo skomplikowany proces, te systemy płatnościowe są troszeczkę inne w krajach starej Unii Europejskiej, troszeczkę inne w nowych krajach Unii Europejskiej. Nie wszystkie są wygaszone w związku z produkcją. Nie będę Państwu dzisiaj o tym opowiadała, ponieważ to są bardzo takie szczegółowe informacje. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że skończyliśmy, to widać doskonale na tym slajdzie, jak Państwo zobaczą, te czerwone słupki, które się związały z rynkiem, zaczynają przechodzić w zielone słupki, czyli słupki płatnościowe. Tak, zmieniamy kompletnie sposób finansowania producentów rolnych w ramach wspólnej polityki rolnej. A to, co się dzieje od również lat 2000, to jest to, że coraz bardziej zaczynamy warunkować możliwość otrzymywania przez rolników pieniędzy z uwagi na to, żeby spełniali pewne warunki związane z ochroną środowiska, ochroną zdrowia roślin i zwierząt, dobrostanem zwierząt oraz również ze zdrowiem publicznym. I to jest właściwie cały proces reform, który doprowadził nas do 2018 roku, w którym ponownie, ponieważ programujemy wspólną politykę rolną na kolejne 7 lat, który doprowadził nas do tego, że dzisiaj znowu stoimy przed pytaniem, jaka będzie wspólna polityka rolna. Co więcej, warto też powiedzieć, że ja sobie tutaj przygotowałam, jeżeli Państwo pozwolą, małą ściągawkę, dlatego że bardzo dużo rzeczy jeszcze się zdarzyło po drodze, bo my mówimy tylko o tym, w jaką stronę poszło finansowanie. Ale przecież przez te wszystkie lata nie działy się rzeczy tylko związane z finansowaniem. Działo się bardzo dużo innych rzeczy. Przede wszystkim mamy, proszę Państwa, porozumienie między Unią Europejską a Światową Organizacją Handlu, czyli nasz rynek europejski stawał się również przez te lata coraz bardziej globalny. Mamy również to, że na początku lat 90. pojawiły się nisze takie systemowe, jak rolnictwo ekologiczne, czy system jakościowy produktów regionalnych i tradycyjnych, w którym się stawia właśnie na jakość żywności. Produkuje się zupełnie inaczej, niż produkuje się powiedzmy w tym głównym nurcie. Tak, czyli Unia Europejska również wprowadziła takie instrumenty. Pojawiły się nowe techniki, pojawiły się genetyczne modyfikacje, pojawiły się nowe technologie w rolnictwie. Sama Unia Europejska się powiększyła, tak? To rolnictwo też zmieniło swój obraz. Już nie tylko Europa Zachodnia czy Europa Północna, Południowa, dołączyliśmy my, jest nas już nie 5, nie 12, tylko ponad 20 krajów. I przede wszystkim na początku lat 2000 wspólna polityka rolna podzieliła się na dwa filary. Pierwszy filar, który w dalszym ciągu zajmuje się rynkiem i płatnościami bezpośrednimi, czyli taki, który odnosi się do dochodowości, wydajności, produktywności i konkurencyjności wspólnej polityki rolnej i tego, jak się mają w związku z tym producenci rolni. I na drugi filar, który mówi o rozwoju obszarów wiejskich.
Dlatego, że ten cel wspólnej polityki rolnej, który miał poprawić tak naprawdę standardy życia rolnikom, niekoniecznie się zrealizował. W związku z tym stwierdzono, że musi być osobny strumień finansowy, który będzie szedł po to, na to, żeby po prostu mieszkańcom obszarów wiejskich również poprawiać warunki życia. I w końcu, to jest bardzo ciekawe, ale w 2012 roku przyjęliśmy traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a jeszcze wcześniej, w latach 90. jednolity akt europejski, gdzie zaczynamy mieć wpisane bezpośrednio w prawie unijnym dwie rzeczy, że po pierwsze ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna i musi być uwzględniana przy realizowaniu innych polityk Unii Europejskiej, w tym polityki rolnej, a w 2012 roku wpisujemy artykuł 13, w którym mówimy, że zwierzęta są istotami czującymi i również ich dobrostan musi być uwzględniany w momencie, kiedy planujemy wspólną politykę rolną. Więc tak naprawdę mamy, proszę Państwa, jeden wielki tygiel, w którym mieszają się interesy finansowe, interesy społeczne, interesy ekologiczne, które wspólna polityka rolna z uwagi na jej wielkość i na to, ile dziedzin dotyka, musi również obejmować swoim zakresem. Teraz jeżeli chodzi o to, o czym właściwie rozmawiamy, tak? Czyli trochę faktów i liczb. Mamy prawie 11 milionów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, ale jak Państwo zauważyli, mieliśmy ich w 2005 roku prawie 15 milionów, czyli mamy tendencję spadkową. Mamy prawie 5% osób zatrudnionych w rolnictwie, ale mamy również prawie 2/3 gospodarstw, które mają poniżej 5 hektarów. Czyli tak naprawdę żywność produkują wytwórcy, którzy również operują w bardzo małej skali, jeżeli chodzi o powierzchnię ziemi. Mamy budżet, który nam się kurczy. Jest coraz mniej pieniędzy w budżecie wspólnej polityki rolnej. Czy to dobrze, czy to źle, będziemy zapewne sobie o tym rozmawiać. Ale mamy również, proszę Państwa, coś, co bardzo dzieli rolników w Unii Europejskiej, co jest niedobrze, dlatego że jeżeli to jest wspólna polityka, to ona powinna nas w jakiś sposób łączyć. To jest właśnie system dopłat bezpośrednich, który powoduje, że po pierwsze wyłącza się coś, co się nazywa gospodarstwami małej skali, tam gdzie dopłata nie może być wyższa niż 500 euro. To są gospodarstwa, które praktycznie nie dostają dopłat, ale również jest to system, który w jakiś sposób również podległ wypaczeniu, tak jak instrumenty rynkowe okazały się problematyczne z uwagi na nadmiar produkcji, z którą nie wiedzieliśmy co robić, tak system dopłat bezpośrednich bardzo szybko okazało się, że pobocznym skutkiem jest to, że zaczynamy po prostu dotować coraz większe gospodarstwa i coraz większą skalę produkcji, bo jest to po prostu coraz bardziej opłacalne właśnie w kontekście otrzymywania pieniędzy z Unii Europejskiej. My jako podatnicy rocznie, każdy z nas odprowadza około 114 euro do budżetu właśnie na wspólną politykę rolną. To jest mniej więcej 30 centów dziennie. I ponieważ dzisiaj będziemy mówili o wspólnej polityce rolnej w kontekście jej zazieleniania, bo to jest kolejny etap, to jest słowo, które pojawiło się już w poprzednim okresie programowania od 2014 roku właśnie do 2020, kończymy właśnie ten okres, które z uwagi na to, że łączenie dopłat z instrumentami ochrony środowiska niekoniecznie się powiodło w wielu państwach członkowskich, którym zostawiono wolną rękę, żeby właśnie realizować ochronę środowiska w połączeniu z płatnościami w rolnictwie. I dlatego dzisiaj rozmawiamy, jak to lepiej zrobić, jak mocniej te instrumenty środowiskowe włączać do wspólnej polityki rolnej. To mamy, proszę Państwa, też taki problem, który nam się pojawia systemowo z uwagi na to, ile pieniędzy ze wspólnej polityki rolnej trafia do kogo. To pytanie, kto najwięcej, jest pytaniem zadanym tak trochę retorycznie, troszeczkę ironicznie, dlatego że niekoniecznie tak musi być, że najwięcej, ale jeżeli popatrzymy na te liczby, to bardzo szybko się zorientujemy, że niezwykle opłacalne jest powiększanie przemysłowego chowu zwierząt właśnie z uwagi na to, w jaki sposób płyną pieniądze. Ta prezentacja będzie dostępna, w te wszystkie informacje można się wczytać i
Jeszcze tutaj chcę Państwu zwrócić uwagę, bardzo szybko podsumowując rezultaty, z którymi dzisiaj się mierzymy, o których Pan Profesor Zbyszek Karaczun też jeszcze będzie Państwu więcej mówił, że mówiąc w dużym uproszczeniu i w dużej takiej sumaryczności, mamy wyludnianie obszarów wiejskich, mamy starzenie obszarów wiejskich, mimo że mamy instrumenty przewidziane wspólnej polityce rolnej, które wspierają i ten rozwój obszarów wiejskich, i które wspierają młodych rolników. Mamy pogorszenie stanu środowiska naturalnego, mamy coraz więcej ryzyka dla zdrowia publicznego, które również się wiąże z przemysłowym chowem zwierząt i na przykład pojawieniem się antybiotykooporności u ludzi. I również, proszę Państwa, mamy coś, co wspólna polityka rolna traktuje jako wyjątek, ale co się świetnie rozwija, czyli mamy systemy rolnictwa ekologicznego i systemy powiązane z tradycyjnym i regionalnym wytwarzaniem żywności, które też zaczyna się traktować nie tylko jako system jakościowy, ale jako systemy, które w ogóle wspierają społeczność wiejską. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, że również po tym 2018 roku mamy trochę inną technikę, inny mechanizm decydowania o wspólnej polityce rolnej. Oczywiście nadal jest tak, że Parlament Europejski, Rada Europejska i Komisja Europejska w takim trilogu dyskutują między sobą, jak ta polityka ma wyglądać, ale coraz więcej działania oddaje się bezpośrednio w ręce państw członkowskich, mówiąc, że muszą przygotować krajowe plany strategiczne wspólnej polityki rolnej, w których kierując się oczywiście wskaźnikami i założeniami, jakie przyjmuje Unia Europejska, poprzez dostosowanie do swoich specyficznych warunków będą tę politykę realizować. Mówi się państwom członkowskim, że macie 40% w całym budżecie wspólnej polityki rolnej na realizację celów klimatycznych, macie 30% w drugim filarze, czyli tam, gdzie jest rozwój obszarów wiejskich, na realizację celów środowiskowych, ale to wy samodzielnie na gruncie państwowym ustalicie, w jaki sposób to realizować, wybierzecie to, co jest dla was najlepsze. My natomiast na poziomie Unii Europejskiej zaczynamy dopisywać, proszę państwa, 9. cel. To jest coś w ogóle niesamowitego. Tutaj macie razem z tą owieczką, marchewką i kurą. To jest cel, którego wcześniej nie było, a on dotyczy, mówi wprost o tym, że do wspólnej polityki rolnej muszą być włączone społeczne wymagania, żądania, oczekiwania dotyczące zdrowia, żywności i zdrowia, tego, żeby to pożywienie było produkowane w sposób zrównoważony, żeby było odżywcze, żebyśmy myśleli o tym, żeby nie marnować żywności i żebyśmy myśleli o dobrostanie zwierząt. Jest to jeden z najtrudniejszych punktów dla państw członkowskich. Nie bardzo wiedzą, jak włączać to do polityki krajowej. Natomiast jest po prostu zapotrzebowanie na to, żeby wspólna polityka rolna stawała się wspólną polityką żywnościową. O tym jeszcze też dzisiaj będziemy więcej mówić. Więc tak już kończąc. Naprawdę, proszę Państwa, stajemy przed trzema dużymi pytaniami. Jedno to jest takie, jakie rolnictwo wybieramy? Czy chcemy, żeby było to rolnictwo tak, jak jest w tej chwili w stanie gry? Czyli rolnictwo, które zmierza do tego, żeby się coraz bardziej uprzemysławiać, specjalizować i żeby zajmować coraz większe obszary, mówiąc, używając przy tym narracji, że ci, którym się to nie podoba, to tak jakby po prostu uprawiali ziemię w średniowieczu. Czy również stajemy przed pytaniem, w którym będziemy się zastanawiali, czy dajemy zupełny prymat ekonomii, handlowi i wolnemu rynkowi, tak jak było do tej pory, czy myślimy również o tym, że społeczeństwo europejskie od 10 lat przychodzi pod bramę brandenburską, ponad 30 tysięcy ludzi, w tym rolników, pszczelarzy, którzy mówią, nie, my nie chcemy takiej wspólnej polityki rolnej, my chcemy, żeby polityka rolna była społeczna, czyli żeby również nie tylko żeby odpowiadała na potrzeby społeczne zarówno rolników, jak i konsumentów. A jak to zrobić i jak lepiej chronić środowisko w ramach wspólnej polityki rolnej, jaki to będzie miało wpływ na klimat, na zmiany klimatu, powie Państwu pan profesor Zbyszek Karaczun.
Dzień dobry Państwu. Ja nie wiem, czy mam wiele do dodania po wystąpieniu Justyny, która powiedziała tak naprawdę bardzo dużo i w zasadzie wszystko, co można by było powiedzieć. Ale ja bym zaczął od tego, że gdybym przed Państwem wystąpił 5 lat temu, to pewnie moje wystąpienie byłoby zupełnie inne. Bym powiedział tak, politykę, wspólną politykę rolną Unii Europejskiej trzeba zmieniać, bo ma swoje błędy, ale róbmy to w sposób ewolucyjny. Dzisiaj stając przed Państwem mówię, nie ma czasu na ewolucję. My żyjemy, doszliśmy do krawędzi, jesteśmy na krawędzi. To, co pokazał zeszły rok, pożary w Australii, ciągłe huragany, wzrastająca ilość zagrożeń klimatycznych, środowiskowych, pokazuje, że my stajemy przed wyzwaniem, na które obecna polityka i obecne sposoby, czy obecna ekonomia, obecne podejście do wzrostu nie jest rozwiązaniem. My potrzebujemy pewnej rewolucji w myśleniu i w podejściu przede wszystkim o tym, jaka będzie przyszłość. I to także dotyczy rolnictwa. Ojej, to ja tak naciskałem, że to tak przeskakowało. Dzisiaj Państwo, to nie tylko Justynie się disaster na samym początku zdarzył, ale mi również, więc wyrównało się, jest dobrze. Proszę Państwa, ja myślę, że takim punktem wyjścia, które warto myśląc o rolnictwie i terenach wiejskich mieć na względzie, bo dla nas rolnictwo najczęściej kojarzy się z produkcją żywności. I oczywiście jest to najważniejsze, kluczowe zadanie tego sektora, ale nie jedyne. Rolnictwo jest tym sektorem, gdzie człowiek ma największy wpływ na kierunek procesów przyrodniczych. Może kształtować może kształtować krajobraz. Może kształtować ten krajobraz w taki sposób, że przyroda, że system przyrodniczy będzie bardziej odporny na różnego rodzaju oddziaływania, będzie przynosił więcej korzyści całemu łańcuchowi różnych usług ekologicznych. My tak rzadko o rolnictwie myślimy, bo to, co powiedziała Justyna, ta reforma w wielu wypadkach się udała. Jeżeli popatrzymy na Polskę, nigdy tak dobrze na terenach wiejskich nie było i tak dobrze i stabilnie rolnicy nie mieli jak ostatnie 15 lat, gdzie polityka wspólna wyznacza im pewną stabilną politykę i działania, wiedzą jaka będzie przyszłość. Ale jednocześnie stajemy przed tak ogromnymi wyzwaniami, których bardzo trudno nam jest zlekceważyć i powiedzieć, że je rozwiążemy później. Jakie to wyzwania? O tym powiedziałem, o tym budowie krajobrazu rolniczego. Pamiętajcie Państwo, że tak naprawdę to jest ta fundamentalna zmiana, bo my jesteśmy też przyzwyczajeni, my mówimy zrównoważony rozwój. Równoważymy część społeczną, część ekonomiczną, gospodarczą i część przyrodniczą. I każda ma być traktowana w taki sam sposób. Ja powiem brutalnie, gówno prawda. To nie jest prawda, to nie jest tak. System przyrodniczy ma dwie nienaruszalne bariery. Jedna to jest przepływ energii przez ekosystem, a drugi to jest krążenie materii w systemie przyrodniczym. I nie możemy tego, jeżeli chcemy przetrwać, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci i nasze wnuki normalnie mogły się rozwijać, nie możemy tych barier przekroczyć, a my coraz bardziej je przekraczamy. Ale rolnictwo jest tym systemem, gdzie dzięki dobremu planowaniu znajdzie się miejsce na różnego rodzaju aktywności, na różnego rodzaju podejście. Ale trzeba popatrzeć na to w ten sposób i trzeba widzieć przyszłość rozwoju także rolnictwa w ramach tych barier, które są nieprzekraczalne. Bo jeżeli je przekroczymy, to będzie koniec dla nas wszystkich. Biosfera sobie poradzi. Tylko już pewnie poradzi sobie bez nas. To podstawowe wyzwanie. Klimat. Zmiana klimatu. Jak Państwo się chwileczkę zastanowicie, to bardzo prosto jest zrozumieć to, że rolnictwo jest sektorem najbardziej wrażliwym na skutki zmiany klimatu. Bo czynniki klimatyczne, ilość dni z temperaturą powyżej 5 stopni czy 10 stopni, czyli długość okresu wegetacyjnego, okres przymrozku, rozkład i ilość deszczu. To są wszystko czynniki, o których
powodzenie produkcji rolniczej zależy. Czyli rolnictwo będzie i już dzisiaj cierpi bardzo silnie. Przepraszam, ktoś mi się strasznie zabija. Już dzisiaj cierpi w wyniku zmian klimatu. Ale proszę pamiętać, że rolnictwo jest także sektorem, który ma ogromną kontrybucję do zmiany klimatu. Samo rolnictwo emituje od 12 do 14% gazów cieplarnianych. Głównie jest to związane z produkcją zwierzęcą. To niektórych zwierząt u przeżuwaczy jest to naturalny proces fizjologiczny, metan, który w trakcie fermentacji żołądkowej jest emitowany, wydostaje się do środowiska. To są gospodarka odchodami zwierzęcymi i to jest podtlenek azotu, który powstaje w wyniku nawożenia gleby i użytkowania gleby rolniczego, zwłaszcza w procesach orki, kiedy uwalniane są jego duże ilości. I to są procesy, których nie unikniemy, jeżeli chcemy prowadzić taką, a nie inną produkcję rolną. Ale będziemy ją prowadzić tak długo, jeżeli nie zmienimy nawyków żywnościowych. Jeżeli także nie zmienimy podejścia do konsumpcji, bo to będzie wymuszało, czy to może wymusić zmiany w produkcji rolnej. Ale rolnictwo jako cały łańcuch myślenia o produkcji żywności, to nie jest 12-14%. To jest, proszę Państwa, od 25 do 35%. Różnie jest podawane w źródło. Czyli tak naprawdę rolnictwo emituje więcej niż sektor energetyczny czy sektor transportowy, który uważamy za podstawowe, te, które zmieniają środowisko, zmieniają klimat. Dlatego rolnictwo także musi się zmienić. Jeżeli chcemy zachować klimat, jeżeli chcemy osiągnąć cele polityki, ja wiem, tak, już się ze mną śmieją, że ja bardzo, bardzo zmieniam. Bardzo dziękuję. Nie, będę się starał. Ten więcej śmiechu to wesele i tak zawsze jakoś można iść do przodu. Proszę Państwa, zmiana, polityka klimatyczna, jeszcze słowo do tamtego, teraz może będę inaczej to trzymał, może mi się uda. Polityka klimatyczna wymusi zmiany również na wspólnej polityce rolnej. Już dzisiaj jest to sektor tak zwany non-ETS, dla którego są wyznaczone cele na rok 2030 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych. Bez głębokiej zmiany w podejściu do produkcji rolnej my tego nie zmienimy, nie osiągniemy. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, patrząc sobie w twarz, że nie będziemy realizowali celów polityki klimatycznej, że pozwolimy, żeby klimat na świecie się zmienił, żeby temperatura wzrosła powyżej 2 stopni. Jeżeli będziemy tylko ewoluowali politykę klimatyczną, to tak właśnie będziemy mówić. Drugi obszar, który jest ogromnie ważny, szczególnie w Polsce, po 2 latach bardzo głębokiej suszy, to jest woda. Rolnictwo wykorzystuje około 70% wody wykorzystywanej przez człowieka. Jest najbardziej wodochłonnym sektorem. W ciągu ostatnich 15 lat na świecie ilość przyrostu gruntów rolnych to jest około od 5 do 7 do 15, różnie się to szacuje, procent, ale obszar irygowany, czyli sztucznie nawadniany, wzrósł 3-krotnie. Dzisiaj w Polsce mówi się o tym, że będziemy kopali dla rolników studnie głębinowe i będziemy naruszali strategiczne zasoby wody po to, żeby walczyć ze suszą i żeby dać rolnikom szansę przetrwania. Ale jest to rozwiązanie, które jest bardzo krótkowzroczne, bo to zabiera naszym dzieciom, wnukom strategiczne zasoby, które my im powinniśmy zostawić. Bo jak będzie taka susza, to one się nigdy nie odnowią. Czy mamy prawo do tego? Rolnictwo jest również jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia wód. Proces eutrofizacji powodowany jest głównie przez rolnictwo. Polityka rolna dostrzegła to, są programy rolno-środowiskowe. Ja robiłem ostatnio badania wśród rolników biorących udział w programach rolno-środowiskowych, nie biorących, w powiecie giżyckim. Wiecie Państwo, kraina wielkich jezior. Pojechałem, myślałem, ach, tam pewnie będą programy, jak będą mieli programy, to będą sadzili drzewa albo będą budowali bariery biogeochemiczne, czyli sadzili krzewy i
i drzewa wzdłuż jezior po to, żeby chronić wodę, żeby ograniczyć spływ związków biogennych do jezior, które są główną wartością tego terenu. Wiecie Państwo, jaki jest udział tych programów? 3%. Dlaczego? Dlatego, że dla rolników jest to nieopłacalne. Bo to jest 100 zł za, ja już nie pamiętam, nie chcę też ten, ale z tego co pamiętam, 100 zł za 1 metr. Nie opłaca im się to robić. Po co będą to robić? Bioróżnorodność. Trzecie wyzwanie. Rolnictwo jest sektorem, który ma ogromny wpływ na różnorodność biologiczną. Zarówno negatywny, jak i pozytywny. Przez tysiące lat rozwoju rolnictwa myśmy zbudowali pewną równowagę z wieloma gatunkami. Wiele gatunków jest uzależnionych od tradycyjnych form rolnictwa, zwłaszcza ptaki, zwłaszcza zwierzęta żyjące w tak zwanym ekotonie, na skraju różnych ekosystemów. Jak Państwo popatrzycie, jak gwałtownie zmniejsza się różnorodność biologiczna. Między innymi w wyniku tego, o czym mówiła Justyna, upadku małych gospodarstw, tego jednolicania krajobrazu rolniczego, likwidacji miec, likwidacji zarzewień śródpolnych, likwidacji różnego rodzaju terenów podmokłych, stawów śródpolnych. Myśmy to zrobili i to było w dużym stopniu jakby wspierane również przez instrumenty, a przynajmniej jeśli nie wspierane, to niedostrzegane jako zagrożenie ze strony wspólnej polityki rolnej. I ostatnia rzecz, o której chcę Państwu powiedzieć, też Justyna o tym mówiła. W Polsce w ciągu 15 lat udziału czy naszego członkostwa w Unii Europejskiej, od kiedy jesteśmy Europejczykami, znikło czy przestało istnieć 450 małych gospodarstw rolnych. Wiele z innych tak naprawdę funkcjonuje tylko na papierze, dlatego że rolnicy korzystają z własnego systemu ubezpieczeń społecznych i nie chcą wyjść z KRUS-u, dlatego nie pozbywają się ziemi, ale tak naprawdę nie produkują albo w ogóle. Znam gospodarstwa, które utrzymują się tylko z tego, czy otrzymują dotacje, że raz w roku zaorzą pole i utrzymują je w dobrej kulturze rolnej i to jest całe ich gospodarowanie. Zapominamy o tym, że wieś to jest również pewna kolebka kultury, pewna kolebka tradycji. Zmieniając wieś na tereny zurbanizowane, tak jak to się stało już w Holandii, a coraz częściej zaczynamy dostrzegać również w Polsce, tracimy część swojej tożsamości, część swojej kultury. Ale to także jest proces, który jest wymuszany przez, w dużym stopniu przez politykę, wspólną politykę rolną. Bo bardzo trudno jest producentowi, który ma 10, 15 czy nawet 20 krów mlecznych czy na żywiec, konkurować z gospodarstwem, zakładem, przedsiębiorstwem, których tych krów ma 10 tysięcy. To jest to, co powiedziała Justyna wcześniej. My sobie musimy zadać pytanie, bo oczywiście ja rozumiem to i polityków można zrozumieć, również tych producentów. Oni dążą do maksymalizacji zysku. Ale czy rzeczywiście zysk i maksymalizacja zysku ma być tym instrumentem i mechanizmem, które będzie wymuszała to, w jaki sposób świat będzie wyglądał? Dlatego część czy większość organizacji pozarządowych domaga się radykalnego zmiany podejścia do wspólnej polityki rolnej. Odejścia od tego podstawowego mechanizmu, jakim są dopłaty bezpośrednie i zastąpienia ich dopłatami do usług ekosystemowych świadczonych przez producentów rolnych, przez rolników. Tak jak Państwu powiedziałem, rolnictwo pełni nie tylko rolę producenta żywności, pełni rolę, czy tereny wiejskie, pełnią rolę kulturotwórczą, podstawową utrzymania pewnych procesów biologicznych, wspierają różnorodność, mogą wspierać ochronę klimatu, bo gleba
magazynuje więcej węgla niż biomasa, jest drugim co do wielkości magazynem węgla, więc mogłaby uczestniczyć w projektach ochrony klimatu. To jest usługa ekosystemowa. Jeżeli byśmy tak popatrzyli na rolnictwo, jeżeli byśmy starali się w ten sposób wesprzeć rolnictwo i rolników, to być może wielu problemów, do których doszliśmy, byśmy na przyszłość uniknęli. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich. Po pierwsze, strasznie się cieszę, że tu jestem. Pierwsze Forum Suwerenności Żywnościowej było super, a to jest jeszcze super, super, super. Dzięki wszystkim, którzy to zorganizowali. Reprezentuję Fundację Strefa Zieleni, która jest jedną z organizacji członkowskich Koalicji Żywa Ziemia, która jest między innymi jednej z jej członków jest Ruch Nieleni Polska, więc jesteśmy taką niedużą grupą, ale bardzo zaangażowanych i działających z wielką pasją ludzi. I wspólna polityka rolna jest takim trochę naszym w tej chwili ważnym przedmiotem działania, ponieważ w tej chwili się decyduje, jak będzie wyglądał świat nie tylko obszarów wiejskich, ale co będziemy mieli na talerzu, jak będzie wyglądał klimat, jak będą wyglądały ekosystemy za 10-15 lat, czyli decyduje się nasza przyszłość. Dlatego chciałabym teraz po tym wszystkim, co zobaczyliśmy, co się dowiedzieliśmy, już Państwo macie takie przedstawione tło, zaprosić kilku panelistów i panelistek do dyskusji na ten temat. To nie będzie dyskusja techniczna, to będzie dyskusja ideowa. Zapraszam pana posła Jarosława Sachajko. Zapraszam z powrotem pana profesora Karaczuna, żeby do nas dołączył. Zapraszam Dorotę Meterę, która jest jedną z naszych sterniczek Koalicji Żywa Ziemia. Ja ją zawsze przedstawiam, że jest chyba jedną z najlepszych ekspertek co do rolnictwa ekologicznego w Polsce. Sama jest certyfikatorką ekologiczną, ale jest również jedną z trzech reprezentantów Polski w europejskim WIFOAM, to jest taka platforma rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej, na poziomie europejskim. No i jest w radach dotyczących rolnictwa ekologicznego i GMO przy naszych ministerstwach od lat. Jest to osoba, która od pola do instytucji unijnych po prostu o rolnictwie ekologicznym wie wszystko. Zapraszam Roberta Kuryluka, no bo bez rolników przecież nie może się ta dyskusja odbyć o wspólnej polityce rolnej. No, Forum Suwerenności Żywnościowej zna Roberta i to środowisko. Robert jest rolnikiem ekologicznym przede wszystkim. Jest przewodniczącym Ekolandu, takiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych na województwo lubelskie i teraz jest w zarządzie Ekolandu Ogólnopolskiego. Ale jest jednym z pionierów rolnictwa ekologicznego w praktyce. Wczoraj pokazywany był film, który nakręciliście właściwie, o tych pionierach, więc reprezentuje naprawdę bardzo ważną dla nas grupę rolników. I zapraszam wreszcie panią profesor Krystynę Rejman z SGGW, Wydział Żywienia Człowieka. Weźcie Państwo mikrofony, niech one sobie tak krącą, bo mamy ich kilka. Zanim nie zaczniemy naszej dyskusji, chciałabym Państwu pokazać króciutkie wideo.
No, fopa straszne. No, chciałabym... Bo były numer jeden, to dlatego z dużą przerwą. Za pana dyrektora Waldemara Gubę z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii i Analiz, mamy... Panią, proszę bardzo. Wanda Chmielewska-Gil, dzień dobry Państwu. Wanda Chmielewska-Gil i jedna pani? Dobrze. Z jego departamentu. Zapraszam tam do środka. Także cieszymy się, że mamy ze sobą ministerstwo. Proszę Państwa, zanim zaczniemy tą dyskusję, chciałabym pokazać króciutkie wideo, na którym dowiemy się trochę o... W kontynuacji tego, co było mówione, nawiązując do tematu głównego Forum Suwerenności Żywnościowej, forum mówi o suwerenności żywnościowej i o agroekologii. I o agroekologii, o klimacie, o wspólnej polityce rolnej. Nagrał nam krótkie wideo jakiś czas temu Olivier de Schutter z napisami po polsku. Państwo możecie na krzesłach się obrócić w drugą stronę. Bardzo proszę. My name is Olivier de Schutter. I've been for 6 years the United Nations Special Rapporteur on the Right to Food, and I now co-chair the International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, a group of experts that works to support this agroecological transition. Agroecology really is about replacing an energy and input intensive type of farming with a knowledge intensive type of farming. A type of farming that understands how nature works and tries to replicate at the level of the field, at the level of the farm, the natural complementarities between different plants, between plants and trees, between animals, plants and trees. Agroecology is a range of agronomic techniques, all of which result in farming being cheaper, more knowledge intensive, but less input intensive. And based on our recognition that nature is complex and that we must work with nature, taking nature as an ally, rather than try to reduce and simplify nature, domesticate it as if it were an enemy. For example, agroecology means using forms of biological control, using mixed cropping systems in order to protect crops from insects invading plant species. It means that instead of using chemical-based, nitrogen-based fertilizers that are extremely energy-intensive to produce, using leguminous plants or fertilizing trees in order to reduce the need for chemical fertilizers. It means using agroforestry schemes in order to allow the soil to better capture humidity and thus reducing the need for energy-intensive irrigation systems. So agroecology is a range of agronomic techniques that allow us to better work with nature and develop much more resource-efficient ways of producing food. Now, of course, agroecology primarily has environmental benefits, restoring the health and the biodiversity of the soils in order to allow the soils to function as carbon sinks, whereas soils in industrial agriculture, as they have been maintained since the 1920s in rich countries and since the 1960s in many developing regions, have become net emitters of greenhouse gases, carbon dioxide in particular, they should rebuild their ability to store organic carbon and thus function as they should as carbon sinks. That was the spirit behind the initiative launched by Minister Stéphane Le Foll at COP21, the initiative known as 4-4-1000 to restore the carbon content of soils. Beyond these environmental benefits of agroecology, however, agroecology has two major other benefits to provide. First of all, it contributes to better nutrition because it supports diversity in farming systems. It also supports greater diversity in diets, therefore that shall be relying on a larger range of micronutrients. And secondly,
agroecology is better for rural development and for the reduction of rural poverty. Indeed, it is best practiced on a small scale by small-scale farmers, and it is an affordable way of practicing farming because essentially it relies on agronomic techniques that reduce the dependency of farmers on external inputs, allow the farmers to work with nature by using their knowledge that is very contextual in order to produce food with the resources at their disposal. And it is a type of farming that is particularly well suited for small farmers in the developing world, who therefore can reduce the cost of farming and can make a better income from their work. And so agroecology has tremendous environmental benefits to provide, but it also has nutrition benefits, and it has benefits for the reduction of rural poverty. This is why behind agroecology there is now a very large social movement that is uniting. One of the clearest manifestations of the growing interest for agroecology is the fact that on 28th of September, the Human Rights Council, followed on 19th of November by the Economic and Social Council of the United Nations, have adopted the Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. And this Declaration on the Rights of Peasants emphasizes the need to move towards food sovereignty, the need to move towards agroecology. I believe agroecology, far from being a return to the past, as sometimes portrayed by some of its adversaries, is really the kind of science we need for the 21st century. Prioritizing resource efficiency, prioritizing resilience vis-a-vis climate changes, and prioritizing the ability for the soils to be restored and to function as carbon sinks for the future. Proszę Państwa, mam dla Was jedno pytanie. Chciałabym, żebyśmy zrobili taką rundkę w reakcji. Czy Waszym zdaniem jest szansa, że wspólna polityka rolna powoduje, że agroekologia stanie się w Europie dominującą metodą produkcji rolnej? Czy jest na to szansa? Tak, kiedy, jak, w jaki sposób? Może od Pana posła zaczniemy. Dobrze, Zbyszek mnie. Bardzo dziękuję. Oczywiście szansa jest, zawsze jest szansa, dopóki żyjemy, ale ta szansa, naprawdę bardzo szybko, no, tracimy tę szansę. Na początek trzeba sprostować to, o czym mówił pan profesor. Rolnictwo nie przyczynia się do eutrofizacji, a na pewno nie w Polsce. Przyczyniają się ludzie, przyczyniają się właściwie to te ścieki domowe, brak oczyszczalni na wsiach, to jest główna przyczyna eutrofizacji, a na pewno nie rolnictwo w Polsce. Zachęcam do sprawdzenia badań. O tym ostatnio była mowa na jednej z komisji rolnictwa. To jest jedna rzecz. W Unii Europejskiej dziennie ginie 1000 gospodarstw. W Polsce mamy gminy, w których w porównaniu z latami 90. ubyło połowę ludności, a nawet ponad połowę ludności. I teraz to nie powinniśmy może mówić o tym, jakie będzie to rolnictwo, tylko uświadomić, dla kogo my to robimy. Bo tak naprawdę klienci decydują o tym, czy będą kupować, czy nie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego pierwszego panelu, że są rynki, że są ludzie, którzy chcą na tych rynkach kupować. Aczkolwiek widzimy, że gro pieniędzy, które Polacy wydają, to są supermarkety i właśnie ta żywność przemysłowa. I dopóki nie uświadomimy mieszkańcom miast, jak i wsi, bo w tej chwili są wsie, gdzie nie ma krów, gdzie nie ma kur, i to jest problem, o którym powinniśmy rozmawiać. W tej chwili będziemy mieć kolejną zapaść w wspólnej polityce rolnej i tutaj trzeba dać możliwość rolnikom utrzymania się i zarobienia. Ja zasmucony jestem tym, co się ostatnio stało. Dlaczego będziemy mieć zapaść we wspólnej polityce rolnej? Bo będzie dużo mniej pieniędzy. No, mamy zgodnie z tym,
co zaproponowała Komisja Europejska, o 23% mniej pieniędzy na politykę spójności i 17% mniej pieniędzy na wspólną politykę rolną dla Polski. 17% i 23%. To są ogromne liczby. Jeżeli sobie porównamy dochody polskich rolników, czy ja mógłbym prosić prezentację? Ja tylko rzuciłbym trzy slajdy z tej mojej prezentacji. Jest to oczywiście tylko pilot, żeby... Jest tu pilot? Żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Proszę zobaczyć. Takie jest finansowanie wspólnej polityki rolnej. Ważna jest ta kreska czerwona, która idzie. To jest coraz mniejszy udział właśnie wspólnej polityki rolnej w budżecie. I w tej chwili znowu będziemy mieć znacząco mniej tych pieniędzy. To jest ciekawy slajd, to jest przyszłość właśnie polityki rolnej, bo w tej chwili Unia odeszła od tego, co było wcześniej, mówiąc o zazielenieniu i kierunkach, powiedziało, że to my sami musimy sobie w Polsce ustalić, na co my te skromne pieniądze wydamy i jesteśmy w dobrym momencie, ponieważ możemy rozmawiać z ministerstwem i ministerstwo właśnie, mam nadzieję, że skieruje te pieniądze na to, o czym tutaj dzisiaj mówimy, a nie na produkcję wielkoprzemysłową, która niszczy rolnictwo i środowisko. Ale powtórzę, rolnicy muszą móc zarabiać i dla mnie jest to wielką porażką to, że chcemy w Polsce budować elektrownie atomowe, że chcemy zamiast właśnie robić biogazownie, geotermię, to z czego rolnicy mogliby mieć zysk. Jeszcze jeden slajd. No tu widzimy właśnie te płatności bezpośrednie w 2015 roku. Proszę zobaczyć, jaka przepaść jest między polskim rolnikiem a rolnikami z Europy Zachodniej. Ale bardziej przerażający jest jeszcze... to jest też ciekawy slajd. Skumulowane wsparcie dla rolnictwa i produkcji żywności na jednego mieszkańca. Proszę zobaczyć, na samej górze to są Stany Zjednoczone. Tutaj Unia Europejska to jest ta niebieska kreska, która cały czas spada, a to będzie oznaczało, że ludzie chcą jeść, chcą kupować żywność i kupują tę żywność przemysłową i to jest bardzo niebezpieczne. Za chwileczkę będziemy sprowadzać żywność z Chin. W tej chwili już dużą część żywności sprowadzamy spoza Unii Europejskiej. A na tym slajdzie widzimy dochody rolników na tle średnich, ale proszę zobaczyć, jaka jest okrutna dysproporcja przy dochodach rolników polskich. Tutaj na samym końcu podkreślone jest PL w porównaniu z innymi państwami. To dlatego młodzi nie chcą zostawać na wsi. I tutaj wcześniej w pierwszym panelu była mowa o wypaleniu, o wolontariacie. No, mimo wszystko trzeba za coś żyć i coś jeść. Dlatego powiedziałem, dla kogo my to robimy? Ja się cieszę, że tutaj jest tak dużo młodych ludzi i są Państwo właśnie zapaleni ku właśnie temu rolnictwu, nazwijmy go ekologicznemu, ale bez przekonania do tego mieszkańców miast nigdzie nie dojdziemy. Ostatnio przy okazji wyborów prezydenckich ktoś zrobił koszyk zakupów sprzed tam 5 lat prezydenta Andrzeja Dudy i obecnie i zgodnie z tym badaniem wyszło, że około 40% podrożały te podstawowe produkty kupowane w tym samym supermarkecie, więc a dochody wcale nasze tak nie poszły do góry, więc cieszę się, że tutaj jesteśmy. Mamy oczywiście szansę, tylko jeżeli będziemy próbować skłócać rolników z mieszkańcami miast, to do niczego nie dojdziemy. Jeżeli nie będziemy uświadamiać, że dobra jakość żywności i jednocześnie brak marnotrawstwa to jest ślepa uliczka, to również do niczego nie dojdziemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dorota Metera. Czy mamy szansę na
wprowadzenie agroekologii jako dominującego kierunku. Jeżeli politycy wyznaczą taki kierunek, a nie wyznaczyli go, jeżeli wyznaczą, to tak, ponieważ bez polityki w rolnictwie nic się nie da zrobić. Wszystko, co robi rolnik dzisiaj, jest zapisane w prawie. Więc jeżeli nie ma takich celów, to po prostu nie mamy żadnych szans. Sami rolnicy tego nie zrobią. Podzielam tutaj w dużym stopniu słowa pana posła, że rolnicy sami tego nie zrobią, a konsumenci nie za bardzo się tym interesują, oprócz tej wybranej, niesamowitej grupy obecnych na tej sali. W Niemczech, jeżeli się mówi o rozwoju rolnictwa ekologicznego, mówi się, nie mówcie już do rolników, mówcie do konsumentów. I my też musimy mówić do konsumentów, żeby zmieniali swoje nawyki żywieniowe, żeby myśleli poważnie o tym, co kupują, co jedzą, na co wydają pieniądze, bo te pieniądze trafiają do określonych kieszeni czy też określonych kont. Więc w tym rozdaniu wspólnej polityki rolnej nie mamy żadnych szans. Jeżeli będziemy mówić o tym codziennie 1000 razy do wszystkich polityków i decydentów na każdym poziomie, w nowym rozdaniu szansa jest. Dziękuję bardzo. Pani profesor. Proszę Państwa, ja spojrzę na tę kwestię, czy wspólna polityka rolna da radę. 7 kolejnych lat to jest może za mało na ewolucję, ale absolutnie jestem za tym, żeby to się odbyło metodą rewolucyjną. Dlatego, że chociażby, proszę zwrócić uwagę, ja wiem, że oglądamy świat z Warszawy. To jest duże miasto, ale przecież w tym dużym mieście, ale w wielu innych dużych miastach w Polsce dzisiaj wychodząc na miasto, żeby coś zjeść, to widzimy, że tam się rewolucja dokonała, że podobno Warszawa jest Mekką dla wegan, że... Tak, mamy 40 ponad już restauracji i barów wegańskich, jesteśmy 3. światową tak stolicą weganizmu. Tak, jeżeli spojrzymy na jakiekolwiek fora, blogi, pełno jest Jedzmy Rośliny. Dużo różnych koalicji Jedzmy Zdrowo, Jedzmy Rośliny. W związku z tym trzeba tylko, nawet 2 razy widzieliśmy dzisiaj slajd, gdzie mamy u pani Justyny 9 celów wspólnej polityki rolnej, u pana posła ciągle jeszcze 8. Ale ja się zastanawiam, czy tam gdzieś było słowo rolnictwo, tam były dochody rolników, tam był klimat, tam była innowacja, tam było bezpieczeństwo żywnościowe, ale na Boga to bezpieczeństwo żywnościowe możemy osiągnąć, jeżeli przestaniemy produkować mięso. Tylko jest teraz pytanie, kto rolnikom ma powiedzieć, chłopie, przestań produkować mięso, kup sobie więcej ziemi, od sąsiada wypożycz i produkuj strączkowe, produkuj warzywa, takie, które się przechowają w Polsce na zimę, a więc te stare tradycyjne. Właśnie na poprzednim panelu, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, na którymś, już nie pamiętam, na którym to było właśnie tym targu, jednym właśnie ze słabych punktów było, że brak warzyw i owoców. No, bardzo mnie to zdumiało, bo wydawało mi się, że w takich właśnie punktach sprzedaży ekologicznej to powinny być przede wszystkim warzywa i owoce, a akurat ich nie ma. Jak to jest z tą produkcją warzyw i owoców? Dlaczego mamy problemy z dostępem do ekologicznych warzyw i owoców w Polsce? Czy ja mam jeszcze mówić? Tak. Okay. Pani profesor, z Pani perspektywy, bo Pani podjęła ten temat. Moim zdaniem nie musimy zaraz pytać o ekologiczne warzywa, prawda? Bo taki jest stereotyp, nie wiem, czy dalej funkcjonuje, ale zdaje się, że tak, że my mamy ekologiczną, w cudzysłów, w Polsce żywność, bo mamy małe gospodarstwa, bo średni dochód jest niewielki, więc jak sobie pójdziemy na bazar, to kupimy dobrą marchew, dobre warzywa. No jak pojedziemy do Bronisz, to widzimy, co tam, jaka tam jest oferta. W związku z tym nie mówmy o ekologicznych warzywach, po prostu o warzywach, o owocach, które powinniśmy absolutnie dzień w dzień, 5 razy dziennie, 0,5 kg, bo nie 40, tylko to jest za mało. Zresztą właśnie była kwestia, że to konsument powinien się domagać dobrej żywności.
i konsument ma ogromną siłę. Proszę Państwa, teraz nie da się kupić smalcu czy tam słoniny takiej grubości, bo rolnicy nie produkują już takich tłustych świń, dlatego że tego nie kupi przemysł, prawda? W związku z tym mieliśmy siłę, zrobiliśmy rewolucję, nie mamy już tyle smalcu. Kolejna sprawa, potrafiliśmy zrobić rewolucję, aczkolwiek tu zdania są podzielone, ja raczej na nie, ale okej, jemy 4 kg masła, ale jemy 8 kg margaryny, prawda? Więc ta zmiana też się dokonała. Jesteśmy w stanie to zrobić. Jest tylko pytanie, czy rzeczywiście, znaczy ja absolutnie lubię masło, to nie to, że ja zachęcam do kupowania margaryny, ale pokazuje, że konsumentów w Polsce jest 38 milionów. I to i że zmiany postaw konsumentów są możliwe. To znaczy tak, Dorota nam powiedziała, że politycy są najważniejsi, bez nich się nic nie dzieje. Pani wraca do tematu konsumentów. Czy to jest odpowiedzialność konsumentów, czy kto jest odpowiedzialny za tą zmianę? Kto powinien tą zmianę stymulować? Oczywiście, ja to mam gotową odpowiedź. Szkoły. Mhm. Jeżeli wrócę do wypowiedzi pana profesora, że wieś to jest tradycja, to jest kultura, bardzo ważnym elementem w tej kulturze wsi jest kościół. Czy słyszeliście państwo kiedykolwiek jakiegoś księdza, który by wyszedł na ambonę i powiedział: ludzie, nie jedzcie tyle mięsa. Dlaczego wy co niedziela grill robicie i tam skwarczy się to mięso? Zacznijcie grillować warzywa. Tego nie ma. Rzućcie mi jakiś dobry chleb na tego grilla. Niech się to też myślę, że to powiecie. Będzie temat właśnie pod dyskusję. Już widzę, że pan poseł się kręci. Na pewno do tego tematu wrócimy. Misja kościoła naprawdę jest bardzo ważna. Pani dyrektor, bardzo proszę, co z tą agroekologią? Jak sobie pani widzi perspektywy? Tutaj strasznie dużo wątków było poruszonych. Tak, szczerze mówiąc, ja próbuję tak ciągnąć każdy i aż my będziemy do nich wracać. Może ja zacznę od tego, że wspólna polityka rolna powstaje na styku interesów konsumentów, producentów rolnych, podatników. I jej kształt jest w dużej mierze kształtowany przez te trzy grupy. Zanim komisja wyszła z propozycją tych 9 celów, były przeprowadzone konsultacje społeczne. I one nadały kształt temu kształtowi, który w tej chwili został przekazany. Dlatego to tak wygląda. Która siła jest najważniejsza? Moim zdaniem konsumenci. Jeżeli konsumenci powiedzieli pewnego dnia nie chowowi klatkowemu, to proszę Państwa, chów klatkowy w ciągu roku, dwóch się kończy. Te jajka są, one leżą, nikt ich nie kupuje i to jest koniec. Ale moim zdaniem właśnie w ten sposób te zmiany będą zachodziły najszybciej przez konsumentów. Marzenie, że wspólna polityka rolna wymusi zmiany, jest błędne. Wspólna polityka rolna może wymuszać standardy jakościowe, wymuszać zmiany po odbyciu kontroli. Co do innych rzeczy, stosuje zachęty. I bardzo ważna rzecz, druga sprawa, absolutnie się z panią zgadzam, to jest edukacja. Jak pani mówi o tych zachętach, to mi właśnie przypomina wysłuchanie naszego komisarza do spraw rolnictwa, pana Wojciechowskiego, pierwsze, w którym on właśnie bardzo to podkreślał, że nie będzie wymuszał nic na rolnikach, tylko stosował zachęty. Czyli to jest ten model, który, czy pani to widzi w tym, co przygotowujecie w strategii rozwoju, czy widzicie, że to jest właśnie ten kierunek? Tak. WPR idzie w kierunku zachęt dla producentów. No to już mamy jakąś informację. Może to, że to się za wolno zmienia, to chyba jest to, że po prostu w tej chwili zmiany tak szybko zachodzą. Nikt się nie spodziewał 5 lat temu, że zmiany klimatu, poza OECD, ja kiedyś byłam zaangażowana w pracę OECD, i w pracę w Komisji Europejskiej.
gdzie tylko dyrektor działu rolnego OECD mówił nam, żeby powiązać płatności bezpośrednie z klimatem. Myśmy wtedy nawet nie wiedzieli, co on mówi. Myśmy wtedy byli zajęci walką o wyrównanie tych płatności, a on już był 100 kroków przed nami. Ale myślę, że nawet on sobie nie zdawał sprawy, że te zmiany pójdą aż tak szybko. Czyli taką, no tutaj akurat sprzymierzeńcem tej rewolucji, która powinna się dokonać, bo na razie to jakoś tak wszyscy Państwo chyba mówicie, że to nie może być ewolucja, musi być rewolucja, prawda? Czyli ta zmiana musi być szybka, między innymi ze względu na to, że zmiana klimatu jest gwałtowna i bardzo szybka i że po prostu to, o czym mówiliśmy, kontekst jest taki, że wymaga bardzo szybkich działań. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor na tym etapie. Robercie, z perspektywy rolnika ekologicznego, czy wyobrażasz sobie, że agroekologia staje się dominującym modelem dzięki wspólnej polityce rolnej? W tym najbliższym rozdaniu? Nie, w ogóle. Perspektywicznie. Absolutnie nie. A w ogóle nie, czy w najbliższym rozdaniu? W najbliższym rozdaniu. Powiem to w ten sposób. Tak jak tu Dorota powiedziała, to głównie politycy decydują o tym, jaki to będzie kształt. I dopóki ci ludzie, którzy decydują, odkręcając w domu kran, widzą, że leci z niego woda i idąc do marketów mają pełne półki żywności, nie powiem jakiej jakości, ale pełne półki, to uważam, że się nic nie zmieni. Tak naprawdę zmianę może wygenerować tylko i wyłącznie społeczeństwo, konsumenci. Teraz byliśmy na demonstracji w Berlinie. Tam ludzie już chyba 11 raz krzyczą, że mamy tego dosyć. Jest cała masa różnych plakatów, ale najbardziej w tym roku to uderzyło do mnie, jak zobaczyłem taki napis, który niosły być może no konsumentki, powiedzmy. Było tam napisane: potrzebujemy naszych rolników, bez nich nic nie zrobimy. To społeczeństwo tylko i wyłącznie może wymóc. Będziemy robić różne zmiany kosmetyczne, czy będziemy przesuwać te płatności w tą delikatnie, czy w tamtą. To naprawdę, tak jak było powiedziane, trzeba rewolucji, to już nie ma czasu na kosmetykę. W sąsiedniej wiosce wyschła nam sadzawka. Mój kolega, który jest właścicielem tego gruntu, mówi, że mają 30 parę lat, nigdy nie widział czegoś takiego. To już naprawdę nie ma czasu na kosmetyczne zabiegi. Ale ja osobiście nie wierzę, że czy rolnictwo ekologiczne, czy agroekologia szeroko rozumiana stanie się głównym nurtem rolnictwa europejskiego. Po prostu w to nie wierzę. Są silne grupy lobbingowe, które będą się ze sobą ścierać i przesuwać, powiedzmy, klocki w jedną czy w drugą stronę, ale w dalszym ciągu będzie finansowane to rolnictwo przemysłowe, niestety. I mówię to całkiem odpowiedzialnie jako rolnik, który już uczestniczy w którymś rozdaniu tego WPR-u, gospodarzę już 25 lat metodami ekologicznymi i tak naprawdę to, co widzę w moim najbliższym otoczeniu, niestety zmiany idą w coraz gorszym kierunku. No, może to jest pesymistyczne, co mówię, ale to widzę po prostu. No, Zbyszku, dziękujemy bardzo. Po tym pesymistycznym głosie rolnika. Po tym pesymistycznym głosie rolnika rzeczywiście mi coś bardzo trudno powiedzieć optymistycznego, bo chciałbym powiedzieć optymistycznego, bo ja myślę, że nie mamy po prostu wyboru. Znaczy, jeżeli chcemy przetrwać, to musimy zmienić. Także podejście do rolnictwa. Ja myślę, że to rolnictwo trzeba gdzieś sytuować w całym myśleniu o rozwoju czy o przyszłości. I to, co moi przedmówcy mówili, po prostu już nie mamy czasu. Znaczy, ja wierzę w to, że tak jak po prawie 30 latach w Polsce nareszcie zmieniło się coś w podejściu do polityki klimatycznej, nie u wszystkich, bo myślę, że pan prezydent wymaga ciągle edukacji, bo żeby mu ktoś wreszcie powiedział, kto jest odpowiedzialny za zmiany klimatu, bo ostatnio się przyznał, że nie wie, ale myślę, że się w Polsce po 30 latach bardzo dużo zmieniło. Mamy na ulicach młodych ludzi, którzy domagają się i oni już nie proszą tak naprawdę polityków, oni żądają, bo oni wiedzą, czy my wiemy, czy wy wiecie, bo tu widzę dużo młodych ludzi na sali, że wy wiecie, że to jest wasza przyszłość i że politycy, i którzy często, jak popatrzymy w naszym kraju, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w wielu innych krajach, często to są panowie po 70, dla nich problem przyszłości nie istnieje, bo oni swoją przyszłość już przeżyli. To jest wasz świat i wy musicie o ten świat walczyć. I to jest wyzwanie dla młodych ludzi. Jeżeli wy usiądziecie i powiecie, rozłożycie ręce i powiecie, nic się nie uda, to świat wam urządzą politycy. W związku z tym wydaje mi się, że im widzę to, bo mamy i młodzieżowy strajk klimatyczny w Polsce i na całym świecie, mamy Extinction Rebellion, który się też rozwija.
Tu jest bardzo ważna rola państwa. Rola państwa, która będzie rolą regulacyjną, która będzie, jeżeli wymusimy, tak jak powiedziała tu pani profesor o tym chowie klatkowym jajek, jeżeli ludzie tego nie chcą, to chcą mieć pewność, że jeżeli idą do sklepu, to kupują jajka, które nie będą pochodziły z tego chowu. I tu jest potrzebna silna, regulacyjna rola państwa, która będzie to kontrolowała, która nie przepuści w imię pieniędzy, bo rolników trzeba wspierać, biedni rolnicy, trzeba ich wspierać, nawet jak oszukują. Nie, nie wolno ich wspierać. I jedna rzecz do pana posła, który raczył powiedzieć na początku, że nie mam racji, że rolnictwo nie jest źródłem eutrofizacji, bo tak zostało powiedziane na jednej z komisji rolnictwa. Panie pośle, ja z wielkim szacunkiem myślę o przedstawicielach, o funkcji posłów i posłach, bo to są przedstawiciele suwerena i bardzo dobrze, że na ten temat debatują, tylko zwłaszcza posłowie powinni się opierać na wiedzy i danych naukowych. Jeżeli pan spojrzy na publikacje IMUZR, jeżeli pan spojrzy nawet na publikacje Ministerstwa Środowiska, które zostały przygotowane na podstawie wiedzy naukowej, to jest tam jednoznacznie powiedziane, że do Bałtyku spływa między innymi 150 prawie tysięcy ton związków azotowych. 13 tysięcy ton tych związków azotowych pochodzi ze źródeł punktowych, o których pan powiedział, czyli miasta, czyli systemy zrzutu z oczyszczalni ścieków. 130 tysięcy ton to jest azot z spływu powierzchniowego z rolnictwa. W fosforze jest podobnie, może troszkę mniej ilości, ale jest ta sama różnica rzędu wielkości. I rolnictwo jest źródłem eutrofizacji i pogorszenia jakości wód. I dlatego to rolnictwo się zmienia. Zresztą na sali widziałam Weronikę Kosin z WWF. WWF jest. Weronika, WWF jest jedną z organizacji członkowskich Koalicji Żywa Ziemia. I WWF prowadzi program, międzynarodowy program wokół Morza Bałtyckiego, skierowany do rolników, właśnie rolnicy dla Bałtyku, gdzie promuje się techniki rolnicze, które właśnie zmniejszają eutrofizację wód i zresztą polscy rolnicy kilkukrotnie już wygrali ogólną nagrodę dla wszystkich 9 krajów, więc jest to bardzo, dziękujemy bardzo za ten program i dziękujemy za wiedzę, którą regularnie dostarczasz, jeśli chodzi o Morze Bałtyckie, które jest jednym no, wymierającym morzem, najbardziej zanieczyszczonym morzem ze wszystkich mórz i oceanów na świecie, więc tu niestety, panie pośle. Ja jeszcze raz powtórzę. Jednak opieram się o dane z Ministerstwa Środowiska i jasno jest powiedziane, że problem jest w braku oczyszczalni na wsiach. To właśnie te ścieki bytowe powodują to. Oczywiście no tutaj nie będziemy się sprzeczać, bo to wiadomo, że rolnictwo również jest przyczyną, ale w Polsce stosujemy w porównaniu z Europą Zachodnią mało nawozów azotowych. Więc no, od czegoś trzeba zacząć i należałoby jednak zacząć od oczyszczalni na wsiach, od retencji wody. To, o czym pan powiedział, jak najbardziej się z tym zgadzam, no, nie powinniśmy stawiać na kopanie studni, a głównie na zbieranie tej wody opadowej, żeby nie było tak, że mamy w krótkim okresie czasu deszcze nawalne, które niszczą uprawy, a jednocześnie za chwilę mamy suszę, ponieważ nie zbieramy tej wody. I na co zwróciłem uwagę? No, problem w tej małej ilości pieniędzy, która w tej chwili będzie i na co je przeznaczymy. Czy je przeznaczymy właśnie na zatrzymanie wody, czy je przeznaczymy na również edukację, o której tu parę osób powiedziało, czy no, będziemy dalej więcej mówili niż robili? No. Dziękuję bardzo. Do wody wrócimy. Chciałam państwu tylko przeczytać taki cytat. To jest z dokumentu, który jest komunikatem Komisji Europejskiej z 12 grudnia tego roku. Komunikatem w związku z którego? Ubiegłego roku, przepraszam, tak, 2019. I to jest komunikat dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu. I między innymi czytamy, że Komisja będzie współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą, aby zawarte w jej wnioskach ambitne cele utrzymać
na co najmniej takim właśnie poziomie. Przedtem były właśnie dosyć ambitne cele wyjaśnione. Jako że zmieniona wspólna polityka rolna będzie najprawdopodobniej wdrażana dopiero od początku 2022 roku, Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami w celu zapewnienia, aby krajowe plany strategiczne w tym obszarze od początku w pełni odzwierciedlały ambicje Zielonego Ładu i strategii od pola do stołu. Komisja dopilnuje, aby te plany strategiczne zostały ocenione z uwzględnieniem rygorystycznych kryteriów klimatycznych i środowiskowych. Plany powinny prowadzić do stosowania zrównoważonych praktyk, takich jak rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne, agroekologia, agroleśnictwo i surowsze standardy w zakresie dobrostanu zwierząt. Czyli mamy, do tej pory nikt z państwa nie wypowiedział tego słowa, Europejski Zielony Ład. Wspólna polityka rolna w tej chwili musi się wpisać w bardzo transformacyjny projekt Komisji Europejskiej, który bardzo wszechstronną transformację nam narzuca i daleko idącą. W każdym razie na tym etapie, tak jak jest to pokazane, i wprowadza nowy koncept od pola do stołu, czyli to, o czym mówił Olivier de Schutter, który właśnie jest w tej chwili współprzewodniczy grupie IPES Food, która przez 3 lata pracowała z 400 interesariuszami reprezentującymi rolników, konsumentów, organizacje ekologiczne, związki zawodowe i wypracowali propozycje wspólnej polityki żywności na poziomie instytucji unijnych. I to zostało połknięte, powiedziałam, w jakiś tam sposób przez komisję. Ten lobbying, Europejski Komitet Gospodarczo-Społeczny również poparł tę politykę, wydał deklarację daleko idącą w tym kierunku. I w tej chwili ten lobbying nadal się toczy, żeby powstała Rada do spraw wspólnej polityki żywności, właśnie tej food policy. I ten kierunek, to o czym mówiła pani profesor, że trzeba zmienić między innymi właśnie modele konsumpcyjne i diety, ale chodzi przede wszystkim o dopilnowanie, żeby wszystkie polityki były ze sobą spójne, bo dzisiaj mamy dobrze wynagradzonych rolników i nie wiadomo co w sklepie. Na dodatek konsument nie wie co je i nie wie co kupuje, bo informacja na temat tego, co jest w produkcie, jaki jest ślad węglowy tego produktu, jakie jest zanieczyszczenie związane z wyprodukowaniem tego produktu, jakie są i jaka jest śladowa ilość pestycydów różnego typu w tym produkcie, konsument nie ma o tym zielonego pojęcia. Więc nie zmieni się to, o czym państwo mówicie, bo wyszło z tej pierwszej rundy, że cała nadzieja w konsumentach i w zmianie ich postaw. Ale żeby postawy konsumenckie się zmieniły, to konsument musi trochę więcej wiedzieć o tym, co kupuje i o tym, co jest w tym produkcie. I to między innymi jest jednym z obszarów, o których komisja mówi, bo jest taki poważny punkt dotyczący z jednej strony bioróżnorodności, to o czym mówił Zbyszek Karaczun, a z drugiej strony bardzo poważny punkt o zapobieganiu zanieczyszczeniom. I tu jest właśnie między innymi o walce z pestycydami. Także jest nadzieja. Chciałabym, żeby państwo drugą rundę zrobili właśnie biorąc pod uwagę Europejski Zielony Ład, czy jak to widzicie, czy jak powinniśmy w tej chwili pracować, jaka jest wasza reakcja, w jakich kierunkach powinniśmy lobować najmocniej, a panią dyrektor poproszę, jeśli chodzi o program strategiczny, żeby nam pani powiedziała, czy doszły już do was jakieś bardziej precyzyjne informacje, w jakim kierunku powinien on pójść, żeby wspólna polityka rolna była od początku spójna z Europejskim Zielonym Ładem. Może teraz od tej strony? Nie od pani dyrektor. Nie, ale wszyscy zejdziemy. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja myślę, że to, co było powiedziane, ten nowy Zielony Ład Unii Europejskiej, to jest ten element rewolucji, która chyba się na naszych oczach odbywa. Znaczy, jeżeli popatrzymy, że czwartą siłą w Parlamencie Europejskim są Zieloni, że w polskim parlamencie mamy po wielu latach pierwszych posłów zielonych, mamy europarlamentarzystkę polską, która jest zieloną, to naprawdę pod tym względem
bardzo wiele się zmieniło, ale ta polityka i tych polityków zielonych by nie było, gdyby nie konsumenci, nie wyborcy. Więc to się naprawdę, my stoimy na początku rewolucji, ta rewolucja się dzieje. I według mnie to jest dobry objaw, natomiast ona nie pójdzie dalej, jeżeli tego stałego nacisku właśnie nas, czyli społeczeństwa, nie będzie. I mam nadzieję, że ten nacisk będzie generowany. Ja widzę ten Zielony Ład Europejski jako bardzo dobry przykład. Jakby kierunek i ten proces, który idzie w tym kierunku, który powinniśmy iść. Natomiast ja myślę, że on zwłaszcza przed Polską będzie stawiał bardzo wielkie wyzwanie. Bo jeżeli mówimy na przykład o śladzie węglowym produktów rolnych, pan poseł był łaskaw powiedzieć, to jest, można do tego podchodzić, ale nawet przyjmując to, że polskie rolnictwo jest mniej energochłonne, czy bardziej ekstensywnie produkuje niż rolnictwo w krajach dawnej czy starej Unii Europejskiej, już zużywa mniej środków chemicznych, mniej nawozów i wydawałoby się, że jego ślad węglowy będzie mniejszy, to nie jest prawdą, dlatego że my mamy energię opartą na węglu i to się w pewnym momencie zacznie wpływać na ceny produktów czy na możliwość handlowania polskimi produktami rolnymi. Bo my musimy pamiętać o tym, że świadomość ekologiczna w Polsce niewielka ciągle jeszcze, w krajach starej Unii, które są bogatsze i które często kupują, czy są największym nabywcą polskiej eksportowanej żywności, ta świadomość ekologiczna tam jest znacznie wyższa. I oni będą patrzyli na to, czy ten produkt szkodzi środowisku, czy też nie. Jeżeli zobaczą, że ślad węglowy jest bardzo wysoki, polskich jajek, polskiego mięsa, czy polskich warzyw, powiedzą nie, to my kupimy inne, które będą mniej emitogenne. To działanie jest także, chociaż tutaj jest bardzo trudna kwestia, bo ja też chciałbym patrzeć tak naprawdę na rozwój, na rolnictwo nie tylko przez pryzmat europejskiego, czy nie tylko przez pryzmat polskiego rolnictwa. Chciałbym patrzeć na to rolnictwo jako na pewien wysiłek całej ludzkości, bo my mamy wyzwanie dzisiaj wyżywić 7,5 miliarda ludzi, dostarczyć im odpowiednią ilość pożywienia po cenie, którą oni będą mogli kupić w sposób, który nie będzie niszczył środowiska i nie będzie zabierał przyszłości planecie. Za chwilę będzie nas 9 czy 11 miliardów i to też musimy zrobić. Ale z drugiej strony być może, i to jest też zapowiedź pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, która mówi, że musimy w Europie wprowadzić podatek klimatyczny na granicy. Bo być może my musimy, czy w zasadzie dla mnie nie być może, musimy pokazać na przykład Stanom Zjednoczonym, że nie będziemy od nich kupowali produktów, jeżeli oni nie chcą chronić klimatu. I my musimy pokazywać, chcąc być liderem tych zmian tak naprawdę w ochronie klimatu, w ochronie środowiska. I na koniec jeden apel. Bo bardzo się cieszę, że z panem posłem jesteśmy przynajmniej zgodni, bo pewnie w rozbieżności zostaniemy w niektórych rzeczach, ale bardzo się cieszę, że pan poseł deklaruje wsparcie dla tej retencji na obszarach wiejskich. Ale to w związku z tym jest w tej chwili program przeciwko suszy, który ma być konsultacją, który nadal opiera się na wielkich budowach socjalizmu. Mamy regulować Wisłę, mamy regulować Odrę, mamy budować wielkie tamy, co jest przeciwskuteczne, co nie zapewni rolnikom bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wodę. Panie pośle, bardzo proszę wzywać w parlamencie na to, żeby retencja oparta była na naturalnych metodach. I to naprawdę będzie pan mógł liczyć na nasze wsparcie. Ja poproszę, bo Robert ma swój. Robercie, po tym co usłyszałeś o Europejskim Zielonym Ładzie, czy troszkę podniosło to twój optymizm? W jakim kierunku chciałbyś, żeby to się rozwijało? Znaczy to nie zmieni moich poglądów, bo uważam, że no jest tak, jak wszyscy widzą, żyjemy w coraz większym dobrobycie i tak naprawdę
zmiany będą następować tylko wtedy, kiedy zobaczymy, że czegoś zaczyna nam brakować. Był tu taki slajd, który pokazywał, jakie były założenia wspólnej polityki rolnej. Jednym z tych założeń było podniesienie poziomu życia ludzi na wsi. Niektórzy mówią zrównania z tym, jak jest w mieście, tak? Owszem, obserwuję to, że to się wyrównuje. Może nawet ludzie na wsi dzisiaj żyją bardziej dostatnio, zamożnie. Na pewno produkują więcej śmieci, więcej wody zużywają. I nie wiem, czy o to chodziło w wspólnej polityce rolnej, żebyśmy żyli tak jak cały konsumpcyjny świat. No ja uważam, że powinniśmy lobbować. Po prostu konsumenci muszą coraz głośniej krzyczeć, że chcemy zmian. Nie możemy czekać na jakieś kolejne rozdanie, że ktoś za nas coś zrobi i da nam gotowe rozwiązania na talerzu i my będziemy z tego korzystać. Musimy się domagać tego po prostu. Musimy się domagać przede wszystkim oznakowania żywności w sklepach. No, wchodząc do tych przysłowiowych marketów, nie widzimy tak naprawdę, skąd ten produkt pochodzi. Ja wczoraj się dowiedziałem, że świeże truskawki we Włodawie nad Bugiem biorą się stąd, że tir z Ukrainy je przywozi i na giełdzie w Elizówce zostają przepakowane do polskich łubianek i są sprzedawane we Włodawie jako świeżutkie truskawki. No przepraszam bardzo, ja jako rolnik unijny domagam się tego, żeby nasze granice były chronione przed nieuczciwą konkurencją. I jeżeli na nas są nakładane standardy wysokie, jakościowe, a w międzyczasie się podpisuje ponadkontynentalne czy międzykontynentalne umowy handlowe, gdzie nie ma żadnych standardów jakościowych, po prostu ta żywność płynie otwarcie do naszej Europy, do naszego kraju, no to jak my mamy się przeciwko temu przeciwstawić? No tak, w Europejskim Zielonym Ładzie jest też mowa właśnie o porozumieniach o wolnym handlu i o zmianach w tym kierunku. Więc miejmy nadzieję, że czyny pójdą za słowami na razie i że rzeczywiście to stanowisko będzie też zrewidowane i te warunki stawiane właśnie w negocjacjach dotyczące importu żywności będą rzeczywiście zrównywane z europejskimi standardami, a nie na zasadzie uznawania równoważności, prawda? Bo to do tej pory też tak bywało, że wy macie swoje logo produktu ekologicznego, my mamy swoje i uznajemy, mimo że to nie jest dokładnie to samo i że nasze wymagania są dużo wyższe, ale my uznajemy, że okej, wasz certyfikat, nasz certyfikat, uznajemy, że to jest ekologiczne. Więc teraz chodzi o tą zmianę tej świadomości ze względu na tą ambicję klimatyczną, bioróżnorodności, walczenia z zanieczyszczeniami. Komisja w tej chwili jasno deklaruje, że będzie zmieniała tą filozofię, więc jest to jakiś dobry punkt, za którym może musimy po prostu naciskać, żeby tak się stało. No jeszcze chciałem dodać, uważam, jeden bardzo ważny punkt. Musimy się też domagać, żeby płatności były bardziej kierowane za jakość produktu, a nie tylko po prostu do hektara. To niestety rodziło bardzo dużo wypaczeń. I w rolnictwie tym konwencjonalnym, i ekologicznym. Tak. Rolnik powinien być nagradzany, jeżeli w ogóle, bo tak naprawdę to rolnik powinien się utrzymywać z tego, co wyprodukuje, a nie przyjmować pieniądze z zewnątrz za to, że tylko jest rolnikiem, jest objęty jakąś tam polityką. Ale jeżeli już funkcjonujemy w takim systemie, to przynajmniej płacimy za jakość tej żywności, a nie płacimy do hektara, gdzie nie ma żadnej kontroli, co tam się dzieje, co tam się produkuje, jakie środki chemiczne tam się zużywa. My jesteśmy kontrolowani na każdym etapie, można powiedzieć. Natomiast nasi sąsiedzi konwencjonalni mają wolną amerykankę. Co są w stanie kupić w sklepie agrochemicznym, to mogą sobie na polu pryskać. Nie prowadzą żadnych rejestrów, niczego. Ta żywność później trafia na półki. Klient nie ma absolutnie żadnej wiedzy, jakimi sposobami została wyprodukowana. Tego powinniśmy się domagać. Znakowanie żywności i kontrola nad płatnościami, żeby były do jakości żywności. Pani dyrektor, dziękujemy bardzo. Pani dyrektor, to co... Czy mam ad vocem? Tak. Dobrze. Proszę bardzo. Nie możemy dopłacać do produkcji wysokiej jakości, ani niskiej jakości, ani żadnej produkcji. Jest ograniczona do 15%. Kwota koperty, którą można w ogóle powiązać z jakąkolwiek produkcją rolną. Tak, i w ten sposób oczywiście te fundusze są wydawane, ale płatności bezpośrednie, ale właśnie dlatego pytałam, czy mam mówić ad vocem, bo to jest wielki temat. Może jeszcze dodam, że te płatności, proszę Państwa, to jest pozostałość tego, że ktoś
że kiedyś ceny rolne zostały obniżone do poziomu cen rynkowych i to były takie płatności wyrównawcze, które miały pomóc rolnikom w dostosowaniu się do tych cen rynkowych. I kiedy one były projektowane, to nie wprowadzono tak zwanego phasing out, to znaczy nie postawiona była data, kiedy te płatności miałyby zostać zakończone. W tej chwili jest taka sytuacja, że 40% dochodów rolniczych to są płatności, więc mówienie o wycofaniu ich to jest otwieranie puszki z Pandorą. Jak chodzi o Zielony Ład, to jest rzecz nowa. Myśmy się jej przyglądali, nam się podoba. My w to chcemy wchodzić. Brawo. Brawo dla ministerstwa. Podoba nam się, że to jest holistyczne podejście, że będzie obejmowało i tak chcemy to robić i produkcję, i przetwórstwo, i dystrybucję żywności. Tu będzie dużo rzeczy, których my do tej pory żeśmy nie robili, to będzie nowe. Będziemy więcej w ministerstwie zajmowali się w ogóle przetwórstwem i w Departamencie Rynków Rolnych też będzie część poświęcona przetwórstwu teraz. Powstaje też nowy departament, który będzie się zajmował klimatem. Także można powiedzieć, że są zmiany, które powinny nas uwestrzeć. We współpracy z Ministerstwem Klimatu rozumiem, że będzie współpraca między ministerialną. No nie tylko, mam nadzieję. No tak. Dalej. Ta strategia ma być sprawiedliwa, czyli no to wiemy, że zdrowa, przyjazna dla klimatu i środowiska. Ograniczenie marnowania żywności, w to chcemy bardzo wejść i wchodzimy już teraz. Opakowania. Chcemy się zająć też problemem opakowań i tych śmieci, o których Pan mówił. Gospodarka obiegu zamkniętego, tak zwana również... Powoli próbujemy to ogarnąć. I tam są jeszcze dwie rzeczy bardzo ważne. Jedna to jest zachowanie bioróżnorodności i druga to jest ochrona gleb. To są rzeczy, które WPR-owi nie wyszły. Bez względu na dotychczasowe reformy, te rzeczy nie działają. Bioróżnorodność spada tragicznie i jakość gleb spada tragicznie. Więc to będą jakieś... Tylko wiedzą Państwo, my współpracujemy z instytutami. Będziemy wypracowywali wspólnie z nimi, wypracowujemy wspólnie z nimi działania, dobre praktyki. Efekty, no zobaczymy, załóżmy, że ten Zielony Ład to będzie próba kolejnego podejścia do tematu. Chyba wszystkim nam zależy, żeby to się udało. Naprawdę wszystkim zależy na tym, żeby to się udało. Co jeszcze? Tam jest jeszcze jedna rzecz. Taka zachęta do rozwoju tego rolnictwa. I to też jest ważne. Rozwój rolnictwa i próba oderwania tego rozwoju od emisji. Dlatego, że w tej chwili w gospodarce jest tak, że im bardziej gospodarka się rozwija, tym bardziej rosną emisje. Próba oderwania rozwoju od emisji to będzie to, czy nam się, czy ten Zielony Ład odniesie pożądany skutek. I na ile w rolnictwie to zadziała, prawda? My wiemy, że rolnictwo nigdy nie będzie neutralne klimatycznie, ale rolnictwo ma ogromny potencjał redukcyjny, szczególnie produkcja roślinna. I to jest zbadane, aczkolwiek, proszę Państwa, to naprawdę nie jest zbadane aż tak, bo sytuacja się zmienia cały czas. Przecież tak jak mówił Zbyszek, my cały czas poruszamy się po terenie nieznanym i będziemy chyba pełnić błędy też. Ale cały czas próbujemy i my współpracujemy z nauką i oni bardzo chętnie współpracują z nami. No idziemy. Będziemy mieć w tym... o planie. No właśnie. O planie. Tak jak Pani powiedziała, w planie ten Zielony Ład będzie miał swoje odwzorowanie. Będzie tam cały szereg działań w pierwszym filarze, bo w tej chwili w planie programuje się zarówno pierwszy filar, jak i drugi filar. Więc zarówno w pierwszym filarze będą tak zwane ekoschematy, które będą miały za zadanie poprawić emisyjność i poprawić bioróżnorodność i poprawić retencję. I tak samo w drugim filarze, gdzie jest więcej działań różnorodnych, będziemy mieli możliwość inwestowania w zielone technologie,
będziemy mieli możliwość szkoleń dla rolników, ale też szkoleń dla szkolących, szkoleń dla doradców rolnych. I będzie, myślę, że przede wszystkim się to nastawienie zmienia. Ten obowiązek wykorzystania 40% środków na te zielone elementy wymusi zupełnie inną metodę programowania. My jeszcze nie wiemy, ile będziemy mieli pieniędzy, wiemy tylko, że będzie ich mniej. Więc ze względu na to, to 40% to się robi bardzo dużo, w związku z tym ten plan będzie bardziej zielony niż jakiekolwiek PROW wcześniej. Bardzo dziękuję. Dużo dobrych wieści. Zaraz nam się weselej zrobiło. Pani profesor, reakcja na Europejski Zielony Ład i to, co żeśmy usłyszeli od pani dyrektor. Tak, tutaj były też poruszane kwestie ciągle informowania konsumentów i tego, co powinniśmy na etykiecie zobaczyć. Że na etykiecie powinno być napisane, ile jest pestycydów. Wcale nie. Jeżeli chcemy, żeby ten konsument się dowiedział więcej, to musimy zmienić prawo żywnościowe. A w prawie żywnościowym nie ma obowiązku umieszczania takich informacji. Dania jako jeden z państw, no, po pierwsze skandynawski, po drugie proekologiczny i po trzecie na samych szczytach dobrobytu, tam zastanawiają się, czy nie wprowadzić obowiązkowo na etykietach opakowań informacji takiej symbolicznej, że jest to produkt wyprodukowany przyjaźnie dla środowiska. I jaka jest skala? Ten jest mniej przyjazny, ten jest bardziej przyjazny. Tak jak na pralkach ABCDE, tak? Na przykład. W ten sposób. Zużycie energii. Więc myślę, że taki jednoznaczny sygnał byłby bardzo dobry dla konsumenta, bo naprawdę konsumenci nie wiedzą, czym są tłuszcze trans, a skąd oni mają wiedzieć, ile tam jest jeszcze pozostałości glifosatu czy czegoś tam w danym produkcie. To po prostu nie przejdzie. No, glifosatu to akurat mamy się o co niepokoić, bo jedna z organizacji, która była cytowana w poprzednim panelu, Food Rentgen, zrobili badania 10 różnych kasz gryczanych, z których okazało się, że 6 miało śladową obecność glifosatu, żadna z kasz ekologicznych, ale z tych konwencjonalnych niestety, no a ponieważ używamy coraz powszechniej techniki, która się nazywa desykacja, która polega na opryskach rośliny tuż przed zbiorem i to się stosuje do rzepaku, do gryki, do większości zbóż w tej chwili, więc mamy szansę mieć glifosat w kaszy, w chlebie, w oleju rzepakowym i w wielu innych produktach, które nasze dzieci konsumują codziennie, to się kumuluje z jednego produktu na drugiego, więc ile takie dziecko skonsumuje w tych różnych produktach glifosatu w ciągu dnia i w ciągu całego roku, prawda? Więc to jest ten temat, którego nie można zamiatać pod dywan, który dzięki pomocy też organizacji, które się włączają i pomagają to pokazywać, ale my, naszą rolą jako zaangażowanych organizacji jest tą informację przekazywać, bo konsument zmieni postawy, jeżeli takie informacje będzie dostawał i jeżeli tą wiedzę będzie dostawał, bo wtedy będzie poszukiwał produktu lepszej jakości, nawet płacąc nieco więcej, bo wie, że płaci za swoje zdrowie, a nie za swoją chorobę. Więc bardzo dziękuję za wymówienie słowa glifosat. Tak. Ta sama organizacja Food Rentgen zrobiła też badanie wcześniej płatków śniadaniowych, które dzieci jedzą przecież w zastraszających ilościach. I również były w tych płatkach pozostałości pestycydów. Bo kaszy gryczanej dzieci za bardzo nie lubią, muszą dojrzeć do niej. No ale płatki na śniadanko jak najbardziej, nawet na sucho bez mleka. Także jest nadzieja, właśnie jeden z rozdziałów Europejskiego Zielonego Ładu dotyczy właśnie tego, dotyczy zanieczyszczeń i wycofywania zanieczyszczeń ze środowiska. To dotyczy nie tylko rolnictwa i nie tylko pestycydów. To dotyczy zanieczyszczeń chemicznych, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wody,
także kosmetyków i tak dalej. Czyli, antybiotyków. I antybiotyków. Także to jest bardzo poważny rozdział i który na pewno będzie miał na całą naszą gospodarkę bardzo duży wpływ i na to, jak to działa, więc ale na rolnictwo na pewno również. Doroto, bardzo dziękuję pani profesor. Doroto, ty widzę, że notujesz pilnie, więc masz już tam bardzo dużo komentarzy do zrobienia. To ci dziękuję. Bardzo trudno jest mówić pod koniec rundy, bo trzeba dużo ad vocem niestety, ale zacznę od mojej opinii na temat Nowego Zielonego Ładu. No, 30 lat pracy zawodowej czekałam na taki moment. Jest to oczywiście rama, ideologia do wspólnej polityki rolnej i najważniejsze jest przełożenie, ponieważ kraje członkowskie dostały w nowym rozdaniu bardzo dużo swobody do tworzenia krajowych planów strategicznych na podstawie analizy SWOT, której, przepraszam bardzo pani dyrektor, ja nie wiem czy jest, bo nie widziałam, ani analizy SWOT nie widziałam, ani jakichś zarysów Krajowego Planu Strategicznego, a chętnie byśmy zobaczyli, bo chcielibyśmy zobaczyć, czy rzeczywiście to, co pan komisarz Janusz Wojciechowski zapowiedział, że tam będzie miejsce dla rolnictwa ekologicznego. Jest to pierwszy komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, który w swoim pierwszym wysłuchaniu, jak również w ostatnim wystąpieniu na targach Grüne Woche w Berlinie, powiedział, że w strategii z pola do stołu będzie obowiązek dla krajów, przepraszam, może odwrotnie, będzie zachęta dla krajów, żeby tworzyły plany działania dla rolnictwa ekologicznego i obowiązek ich wdrażania, jeżeli je ogłoszą, ponieważ wiele krajów takie plany miało już w poprzednim rozdaniu, ale niektóre w ogóle nawet palcem nie kiwnęło, żeby je wdrożyć. Inne zrobiły to doskonale, więc teraz liczę na to, że nasi politycy i nasze urzędy wysłuchają z uwagą wystąpienia pana komisarza Janusza Wojciechowskiego i wezmą sobie do serca jego starania o stworzenie Krajowego Planu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego i Żywności Ekologicznej. A teraz chwileczkę ad vocem. Mianowicie, drogi Robercie, jeżeli wiemy coś złego o truskawkach, że nie wiadomo skąd one są, to jest obowiązek znakowania owoców i warzyw krajem pochodzenia. Jeżeli mamy taki moment, że wiemy coś, są odpowiednie służby. Te odpowiednie służby, niestety muszę powiedzieć, że działają słabo, ponieważ była tu mowa o pestycydach. Oczywiście jest monitoring pozostałości i środków ochrony roślin we wszystkich produktach spożywczych, ale wiemy, co to jest monitoring. To jest może 1% próbek. No, nikt nie bada wszystkiego, co bierze do ust. To jest po prostu nierealne i to jest tak kosztowne, że to jest po prostu niemożliwe do wykonania. Ale jeżeli już jest problem, jeżeli mamy informację o tym, że coś jest w kaszy gryczanej, ja osobiście poinformowałam urząd, że była kasza gryczana z glifosatem, ekologiczna, i urzędy nie inspekcji nie podjęły żadnych czynności, no to to już troszeczkę jest skandaliczne i nie wiem, czy to prokurator, czy ABW, czy w ogóle gdzie to się zgłasza, bo jeszcze się nie zorientowałam, ale nasza wiara, że inspekcje podejmą działania, to jest taka na 99,9%, bo niestety czasem zdarza się, że nie podejmują. Natomiast musimy coś zrobić z glifosatem, bo to jest niemożliwe, żeby glifosat nie był dozwolony do desykacji, ale jest dozwolony tuż przed zbiorem do niszczenia trudnych chwastów, które utrudniają zbiór. No po prostu, czyli to jest po prostu można, tak? Można go stosować. Natomiast jeszcze też do Roberta, dopłata do jakości. Pani dyrektor chyba nie zrozumiała, kolega mówił nie o dopłatach do produkcji, tylko dopłatach do jakości, czyli o pewnym rodzaju premii za wysoką jakość produktów. Jestem absolutnie za tym, żeby tak było, żeby wymyślić w nowym Krajowym Planie Strategicznym, żeby była jakakolwiek premia do jakości produktów wyprodukowanych, produktów ekologicznych, czy jakiekolwiek kryteria sobie ustalimy, zamiast dopłaty do niczego. Bo dopłat do niczego naprawdę przez 15 lat obserwowania tego, co robią rolnicy na polach, to mam dosyć. Jestem podatnikiem i nie chcę takiego czegoś. W związku z czym... od tej ideologii Nowego Zielonego Ładu do wdrożenia na nasze krajowe pola to jest dość daleka droga i bardzo oczekujemy wszyscy jakiejś wizji tego, co będzie w naszym kraju, czyli analizy SWOT, która nam posłuży do określenia podstaw Krajowego Planu Strategicznego, bo wtedy będziemy wiedzieli, jak to w Polsce będzie. Dziękujemy bardzo, panie pośle. Ja może powtórzę to, o czym mówił Robert Kuryluk. Potrzebujemy rolników, potrzebujemy polskich rolników i przypomnę państwu, dziennie 1000 gospodarstw w Unii Europejskiej ubywa. Jeżeli od tego nie zaczniemy, to za chwilę nie będziemy mieć z kim rozmawiać.
coraz mniej w cenie końcowej jest zysku rolnika, więc na to też trzeba byłoby zwrócić uwagę. I tutaj, to jest też w Europejskim Zielonym Ładzie. To nie chodzi o to, żeby to było w Europejskim Zielonym Ładzie, tylko żeby to w Polsce było i żebyśmy to zastosowali. Rolnicy muszą mieć możliwość utrzymania się. Ja widziałbym pewną szansę w tym, już o tym Państwu mówiłem, aby rolnicy mieli duży zysk właśnie z zielonej energii. No ale co my słyszymy tu w Polsce, że będziemy budować 6 elektrowni atomowych, żeby znowu jakieś korporacje brały te pieniądze, a nie rolnicy, że zamiast w każdej gminie była biogazownia, tak, żeby rolnicy mieli te pieniądze, żeby tego prądu nie przesyłać po całej Polsce, no to mówimy o 2 razy droższym prądzie z elektrowni atomowych, bo na tym się to skończy. To absolutnie wspieramy, panie pośle. Bardzo, bardzo dziękuję, tylko to chodzi o to, że to musi być masowe wsparcie właśnie ludzi lokalnie. Dalej, kolejna rzecz. No, nie mogę się już któryś rok doprosić, żeby uwolnić konopie siewne. Kolejna bardzo ważna roślina, która jest wyjątkowo ekologiczna i ją również można stosować w energetyce, a nawet powinniśmy być tym liderem, który zastąpi właśnie plastik, chociażby właśnie tym naturalnym plastikiem również, który może być robiony z konopi. 5 lutego będzie w Sejmie konferencja, posiedzenie podkomisji stałej właśnie dotyczącej konopi siewnych, na które Państwa zapraszam. My tutaj mówimy i tu wszyscy mówią ładne słowa, jak to chcemy wspomagać rolników i Europejski Zielony Ład, a tak naprawdę są ogromne grupy lobbyingowe, które mediami niestety przekonują ludzi, że w Polsce są potrzebne elektrownie atomowe. Zamiast mówić o skoku cywilizacyjnym, czyli przejście na wodór. No, kolejne paliwo przyszłości, które również powinno się produkować w biogazowniach. Są technologie, tylko u nas sprowadzamy teraz z za wielkiej wody gaz ziemny, który jest gazem 23 razy bardziej cieplarnianym niż CO2. Więc naprawdę jest wiedza, jeszcze raz wiedza, ale potrzebujemy rolników i jeżeli nie będziemy stawiali na polskich rolników, to będziemy mieć żywność produkowaną w wielkich halach, na kilku poziomach, tak jak to się niestety coraz częściej dzieje. Co do, znowu wracamy do jakości żywności. No, potrzebne są znowu pieniądze na inspekcje, a nie tylko dobre słowa, tak żeby te inspekcje godnie płaciły swoim pracownikom, żeby były pieniądze na badania, bo to nie tylko glifosat, ale całe mnóstwo pozostałości chemicznych mamy. Teraz neonikotynoidy, znowuż jest wojna, prawda? Oczywiście, więc tylko to dalej wszystko musi się przełożyć na tę cenę produktu końcowego i kupowanie chleba po 1,50 zł czy po 2 zł, no trzeba byłoby zastanowić się, jak to jest możliwe, że on tyle kosztuje, bo ludzie kupują coraz tańszą żywność, której się domagają, a później jednocześnie wydaje się ogromne pieniądze na leczenie. I od tego właśnie powinien być rząd, który patrzy na ten nasz skromny budżet od góry, łącząc środowisko, rolnictwo i zdrowie. A tego nie mamy. Mamy resortowość. Słyszymy, że wielkim sukcesem jest, że powstało kolejne ministerstwo. Mamy najwięcej ministrów i wiceministrów w Unii Europejskiej. No i to niewiele nam pomaga, wydając tak pieniądze. I bardzo się cieszę, że pan profesor o tym mówi, o tej retencji wody, bo powinniśmy retencjonować wodę powierzchniowo, tak żeby uzupełniać tę wodę, która jest zgromadzona pod ziemią. A jednocześnie bez, powtórzę znowu, oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich, a to są znowu pieniądze, których znowu będzie mniej, będziemy mieć tę wodę zanieczyszczoną, bo już są miejsca, gdzie nie ma gdzie kopać studni, bo jest ziemia zanieczyszczona właśnie tymi ściekami. Bardzo dziękuję, panie pośle. Widziałam, że pani dyrektor ad vocem chciała tylko na słod zareagować i już dajemy w tej chwili, przygotujcie państwo wasze pytania. Ostatnie dostaliśmy informację, że możemy skończyć o 13:15. I ostatni czas będzie poświęcony na wasze pytania i odpowiedzi.
Ja chciałam pani bardzo podziękować za wszystkie uwagi. Przedtem... Okay? Jedna to, że taka prośba do nas wszystkich, że jeżeli widzimy, że gdzieś łamane jest prawo, to reagujmy na to. Jeżeli państwo nie wiedzą, gdzie pisać, to piszcie do nas. My mamy obowiązek skierować... Pani dyrektor, ja również napisałem, wysłałem pismo do UOKiK-u i nic się nie stało. Ja chciałam powiedzieć, że my będziemy to przekierowywać do inspekcji, ale widzę, że to tak prosto nie będzie. Ja i tak ponawiam, żeby pisać, bo jeżeli będą dwie uwagi, może tego nie przesuniemy tego kamienia, ale jak ich będzie 202, to się ruszy. Na pewno się ruszy, bo to tylko w ten sposób będzie można dokonywać zmian. Trzeba po prostu używać tych kontroli i wymuszać je. Ja tu nie widzę lepszej metody, niż po prostu pilnować przestrzegania prawa. To będzie kontrolował tych, którzy kontrolują. Pan Bóg. Cały czas wracam do Europejskiego Zielonego Ładu, bo on daje trochę nadzieję. On też przewiduje właśnie znaczne zwiększenie kontroli i również warunkowości płatności europejskich na skutek tych kontroli. To znaczy się ta wymuszanie prawa również europejskiego jest... Widzą, komisja dostrzega problem, prawda? Więc został dostrzeżony i ma też podjąć jakieś działania w tym kierunku, więc może wszyscy razem. Natomiast co do słotów, państwo wiedzą, tak jak w poprzednim okresie, ten plan składa się z takiej krótkiej diagnozy sytuacji, czyli od czego wychodzimy, po czym następuje analiza słot. Tym razem ona wyszła bardzo duża, dlatego że my współpracujemy z instytutami. Wszystkie słoty praktycznie robimy wspólnie z naukowcami. Ponieważ świat idzie tak do przodu, że żeby napisać coś, na co będziemy mieli, tak, z sensem i na co będziemy mieć naukowe uzasadnienie, bo w tej chwili do tych planów wymagane jest naukowe uzasadnienie, to musimy z nimi pracować. Szczerze mówiąc, to nie jest łatwe i to idzie dosyć wolno, ale mamy te słoty już. Jest ich 9, dlatego że 9 jest celów. Nie wiemy, czy to ewentualnie później będzie zbite do jednego, czy pozostanie 9. To już Komisja sobie Europejska zdecyduje, jak będą chcieli robić. I mamy też zarys programu. Tylko wiedzą państwo, kiedy myśmy dopisali w ciągu zeszłego roku, to nie było jeszcze Zielonego Ładu. On powstał później, więc... To nie jest rzecz, która nas przyspieszy nam pracę, tylko nas spowolni, bo my teraz wszystko to, co jest napisane, musimy prześwietlić jeszcze raz pod kątem tego ładu, dodać tam, gdzie trzeba, bo to musi być zrobione. Pani dyrektor, ja mam tylko nadzieję, że na skutek właśnie prześwietlenia pod kątem Europejskiego Zielonego Ładu niektóre stwierdzenia zostaną przesunięte z zagrożeń do szans. Bo to, czy to jest po stronie zagrożeń czy szans, jak mieliśmy, prawda, strategii rozwoju obszarów wiejskich po stronie zagrożeń, wymogi Komisji Europejskiej dotyczące poszanowania środowiska i klimatu, to było w analizie słów po stronie zagrożeń. Naprawdę. Więc może tym razem przesuniemy, bo to, czy to się znajduje po stronie zagrożeń czy szans, to jest decyzja raczej polityczna. Nie trzeba przesuwać. Można jeden czynnik dać po stronie szans i po stronie zagrożeń. I otoczenie, politycy zdecydują i działanie, czym to będzie. Które jest ważniejsze? Ja reprezentując głos sali, chciałabym już poprosić o to, żebyśmy mieli szansę zadać pytania. I oddaję głos tutaj Justynie. Ja bardzo krótko, bo ja mówiłam długo na początku, ale korzystając z tego, że pani dyrektor z nami dzisiaj jest, dziękuję bardzo, jest również pan poseł. Jako przedstawiciel, myślę, kilkunastu przynajmniej organizacji bardzo dużych, pozarządowych w Polsce, które się zajmują i rolnictwem, i ochroną środowiska, chciałabym powiedzieć trzy rzeczy. My się nie możemy doprosić do udziału w decydowaniu o tym, jak będzie wyglądała żywność i rolnictwo. Ja nie policzę, ile razy Koalicja Żywa Ziemia wysyłała do ministerstwa pisma z prośbą o tym, żebyśmy zobaczyli słot, żebyśmy brali udział w pracach nad Krajowym Planem Strategicznym. Ile razy chodzimy do Sejmu, przedstawiamy uwagi, pracujemy bardzo ciężko i jesteśmy właśnie tymi konsumentami, którzy bardzo, bardzo by chcieli zmienić rzeczywistość. I już pomijając panią dyrektor i pana posła, to chciałabym powiedzieć taki ogólny apel.
Ja myślę, że my jako aktywiści jesteśmy oburzeni tym, że ustawia nas się i w mediach, i w wypowiedziach politycznych kontrą do rolników. My nie jesteśmy rolnikom przeciwni. My jesteśmy rolników przyjaciółmi i my chcemy, żeby oni mieli ekologiczną i ekonomiczną trwałość produkcji. Mam nadzieję, że moje słowa, czy słowa również Doroty, z którą po nosach siedzimy do godziny 24 i piszemy pisma do inspekcji i do wszystkich z prośbą o to, żeby były zmienione prace, prawo i żeby była podjęta reakcja, to mam nadzieję, że dzisiaj ten apel, że konsumenci, rolnicy i aktywiści są razem, przynajmniej wybrzmi na jakimkolwiek forum medialnym. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za ten mocny głos. Tutaj jeszcze mamy rolniczkę, która ma prosi o głos. Bardzo dziękuję za głos ze strony konsumentów. I powiem tak po rolniczemu, ponieważ reprezentuję gospodarstwo rodzinne, ekologiczne i w 4,5-hektarowym gospodarstwie wychowała się rodzina, która miała 5 dzieci. Myśmy nigdy nie głodowali, jeszcze na tak zwany spęd ojciec odstawiał bydło, czy tam świnki, czy mieliśmy przede wszystkim swoją mąkę z młyna. Więc górale mówią, dużo gotki, mało robótki. I możemy na tym skończyć, jeżeli politycy i naukowcy i właśnie ministerstwa do tego powołane nie zaczną sięgać na doły. Demokracja zaczyna się na peryferiach. Więc jeżeli wy nie będziecie rozmawiać z praktykami, z takim Robertem Kirylukiem, który tutaj przyjechał, z rolnikami, które mają doświadczenie, to niestety nie pójdziemy do przodu. I nie będzie rewolucji, bo rewolucja musi być kontrolowana. Bo wiemy, że bezpieczna jest ewolucja. Rewolucja musi być mądra, przemyślana, kontrolowana i musimy ustawić tak media, żeby nas nie skłócały, bo to jest straszne. Rolnicy i konsumenci, a skąd się wzięły kooperatywy? Właśnie dlatego, że my wiemy, czego my chcemy i my się nawzajem szanujemy. Rolnik to nie jakiś, co mu słoma z buta wychodzi. To są dzisiaj ludzie świadomi, oni szukają tej świadomości i oni wiedzą, że ziemi służą. To nie jest tylko ich warsztat pracy, ale to jest służba i za ten warsztat pracy są niestety niesprawiedliwie wynagradzani, wręcz są wyzyskiwani przez pośredników i różnych kombinatorów. Lobbystów reprezentuję również Koalicję Polska Wolna od GMO i Międzynarodową Koalicję Ochrony Polskiej Wsi. I pan poseł, z którym współpracujemy od paru lat, doskonale wie, ile troski, ile naszego wkładu, ile kosztów. Przecież nikt mi nie zwraca za pieniądze za bilety, że przyjeżdżam do Warszawy. Ileśmy walczyli o ustawy, które niestety dalej są dziurawe, a podstawą jest prawo, więc walczmy o transparentne, spójne, dobre prawo. Bardzo dobrze. Anna Bednarek, kroniczka ekologiczna. Tam widzę... Można prosić? Dobrze, to ja chciałam powiedzieć jedną rzecz i zadać pytanie. To znaczy, jestem dosyć zaskoczona tym, że rozmawiamy o żywności i o tym, jak ma wyglądać nasza przyszłość i ani razu w trakcie tej dyskusji nie padło słowo kapitalizm. Ani razu. I mam wrażenie też, że w tej dyskusji było bardzo dużo takiego założenia, które być może dla niektórych osób jest przeźroczyste, że rozwój, ciągły rozwój nieograniczony niczym rozwój wciąż jest możliwy. Natomiast o ile dobrze czytam różne raporty, które pojawiają się w związku z katastrofą klimatyczną, dalszy rozwój w takiej formie, jaką do tej pory znamy, nie jest możliwy i że to wszyscy musimy sobie powiedzieć dosyć jasno. No i też cały czas tutaj mówimy o konsumentach, natomiast też bardzo się ucieszyłam z słów, które dotyczyły tego, że jednak musimy konsumentom pomagać regulując i że tutaj jednak rola państwa jest ogromnie ważna.
Wiedząc również o tym, że produkcja mięsa czy produkcja zwierzęca jest jednym z największych źródeł emisji, jeśli chodzi o produkcję żywności, to chciałam zapytać panią dyrektor o to, jak ministerstwo widzi to, widzi kwestię produkcji zwierzęcej i czy na przykład są jakieś plany związane z ograniczeniem produkcji zwierzęcej lub dotowaniem i wspieraniem produkcji zastępników mięsa, tak żeby było trochę inaczej niż w tej chwili, gdzie na przykład parówka sojowa kosztuje 2 razy tyle, co parówka z mięsa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za to pytanie. Może jeszcze jedno, zanim oddam. Tak. Ja dostałam w międzyczasie mikrofon, to może skorzystam z niego. Ola Czerniawska, Strajk dla Ziemi, Ruch Proklimatyczny. Też chciałam skomentować to, że tutaj poczułam się wywołana jako konsument. Usłyszałam to przynajmniej 6 razy, że zmiany w rolnictwie nastąpią, jeżeli konsumenci zmienią swoje zachowania. 3 problemy są z tym. Konsumenci, to się nie wydarzy w ten sposób, dlatego że konsumenci są w deficycie czasu, pieniędzy i informacji. Żeby mieć dostęp do ekologicznej żywności, trzeba się nieźle nachodzić, trzeba mieć pieniądze, ona nie jest wszędzie dostępna. Więc my nie mamy tej mocy, jesteśmy na najmniej uprzywilejowanej pozycji. Druga rzecz jest taka, wyobraźmy sobie, że jednak to jest możliwe. Wychodzi prezydent, premier, mówi Polacy, od dzisiaj koniec z mięsem. I rzeczywiście jest tak, że te nieetyczne hodowle mięsa upadają. Czy ja tego chcę? Ja tego nie chcę. Ja chcę, żeby rolnicy mogli dalej wykonywać swój zawód, żeby nie bankrutowali, tylko mogli go wykonywać etycznie. Rolnictwo w związku ze zmianami klimatu musi przejść olbrzymie zmiany, musi przejść transformację, ale podobnie jak w innych gałęziach gospodarki, to musi być transformacja sprawiedliwa. Nie możemy ich spuścić z klifu. Musimy to przeprowadzić tak, żeby to było dla wszystkich bezpieczne, żeby oni nadal mogli zachować swoje miejsca zarobku. I ostatnia rzecz. Jak ja słyszę, że ja mam się zająć tym problemem jako konsument, no to ja jeszcze mogę od producenta przyjąć taką uwagę, ale ja jestem obywatelem. Ja głosowałam i płaciłam swoje podatki. Jak słyszę osoby, które z tych podatków dostają pensję, żeby zajmować się moimi problemami i piłeczka jest odbijana, no nie, wy się zajmijcie jako konsumenci, to jestem trochę zawiedziona. Kto ma większą odpowiedzialność w tym procesie? Trudne pytanie. Czy bo wy zarządzacie... Okay. Dzień dobry, Michał Kołodziejczak, Agrounia. Taki ruch aktywistów i rolniczych i konsumenckich. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być tutaj z Wami, że dostałem zaproszenie i informację, że odbywa się takie spotkanie, rozmowy na takie tematy, bo w pierwszym momencie, kiedy ktoś słyszy, że rolnicy biorą udział, ci konwencjonalni, bo ja akurat jestem rolnikiem konwencjonalnym i chciałbym powiedzieć o kilku tematach, z którymi się bardzo mocno zgadzam. Ale jest też kilka poruszonych tematów, gdzie nie mogę się zgodzić, bo jeżeli jestem rolnikiem konwencjonalnym, mnie też obowiązują nie tylko przepisy, ale także i sumienie i produkcja tej dobrej, zdrowej żywności. Ale widzę, jak dużo nas tutaj łączy, bo my jako Agrounia bardzo mocno wnioskowaliśmy już od ponad roku o odpowiednie znakowanie produktów żywnościowych, bo dla mnie, dla polskiego rolnika to po prostu jest bardzo dobre i coś, co jest konieczne, bo nie chcę, żeby żywność wyglądała tak, jak chcę, żeby jaką zamówi Biedronka, Lidl czy Kaufland. Oni nie chcą dobrej żywności. Oni nie chcą dzisiaj handlować dobrą, zdrową żywnością. Ma być tanio, dużo, full i najlepiej wszystko zapakowane w jednym miejscu. Tutaj zgodzę się z panią, która mówiła chwilę przede mną. Produkcja zwierzęca, tak, ale na normalnych zasadach. A gdzie dzisiaj są normalne zasady, kiedy świnie w Polsce są wykończone i każda świnia, która w Polsce rośnie, to jest praktycznie przywieziona z Danii, która przyjechała najpierw 1500 km w jakimś zasyfionym samochodzie, gdzie tam jakiś procent tych świń nie przeżyje drogi. Spójrzcie, jak wiele tematów my mamy wspólnie do załatwienia i które moglibyśmy zrobić.
mówimy o żywności ekologicznej, co jest bardzo ważne i istotne, bo ona była dobrze produkowana, ale ta żywność także nie jest pozbawiona w produkcji środków chemicznych. To też trzeba to powiedzieć, bo są środki, które są dopuszczone. I nie mogę zgodzić się też z tym, co powiedziała chyba pani z Ministerstwa Rolnictwa, że jeżeli dobrze pamiętam, że dochód rolnika to są 40% dopłaty, czy tutaj pani, która obok siedzi. Proszę państwa, gdybym ja miał żyć z dopłat, to ja bym umarł i bym nie miał tutaj czym przyjechać. A w tamtym roku w moim gospodarstwie zarobiłem nie jakieś małe pieniądze, ale dopłaty to jest promil. To jest promil, co tak naprawdę nie ma wpływu na to, czy ja zajmuję się tym rolnictwem, czy się nie zajmuję. To jest jeden z wielu tematów, który jest też używany do skłócania społeczeństwa. Niestety, tak jest. A niestety bardzo dużo tych pieniędzy przejmują rolnicy, którzy mają adres pracy na Marszałkowskiej, co pan poseł tutaj na pewno przyzna rację. Ludzie, którzy kupili polską ziemię, polskie PGR-y w latach transformacji, w latach 90. za przysłowiowe grosze i dzisiaj sobie żyją, bo zbierają ponad 1000 zł z każdego hektara i mają wszystko gdzieś, łatwo sobie przeliczyć. Kupując 2 PGR-y po 500 czy 1000 hektarów, dzisiaj 1000 zł do każdego hektara i tam rośnie co bądź. Glifosat, bardzo poważny problem. Jeszcze niedawno na opakowaniu glifosatu, czyli popularnego Roundupu, pisano, że po zetknięciu z rośliną i z glebą glifosat się całkowicie rozkłada. Jeszcze kilka lat temu, jak duże lobby firmy Bayer, która dzisiaj też prowadzi bardzo mocną kampanię w internecie o nazwie Jest rolnik, jest żywność, i firma Bayer kupuje sobie podstawionych rolników, którzy są aktorami w tej całej grze i przekonują, że pestycydy w dużej ilości to są lekarstwa dla roślin. Ja jako rolnik konwencjonalny, nawet ja jako rolnik konwencjonalny się z tym nie zgodzę. Wszystko musi być używane z głową, z zasadami i z przepisami, ale nie zgodzę się też z tym, kiedy dzisiaj przepakowuje się w mojej okolicy ziemniaki, które są przywiezione z Belgii, z Niemiec, z Francji czy z Ukrainy, które rosły w całkiem innym standardzie, a później w Biedronce, w Kauflandzie, w Lidlu są sprzedawane jako polskie. I wy, kupując niby dobre polskie ziemniaki, kupujecie tak naprawdę jakiś zagraniczny syf. Dlaczego? Bo urzędy nie działają. My jako organizacja wystąpiliśmy do UOKiK-u właśnie z takim problemem znakowania, bo kilka miesięcy temu stworzyliśmy taki społeczny ruch Agropatrol, gdzie chodzimy, sprawdzamy w sklepach, jak są znakowane produkty. W cały świat nikt się nie boi, ale jak mają się bać, kiedy UOKiK odpisuje na moje pismo, mojej organizacji, fundacji, żebyśmy my sobie, oni nie podejmą tematu, my mamy takie możliwości prawne, wytoczmy proces Kauflandowi i tam dochodźmy sprawiedliwości. No, nóż się w kieszeni otwiera, a do pistoletu magazynek się ładuje od razu, kiedy takie coś widzę. I dziś jesteśmy już w trakcie składania pozwu przeciwko, po pierwsze, Biedronce, która w ogóle nie szanuje naszych przepisów. Dwa miesiące temu byłem na spotkaniu w ministerstwie zainicjowanym z mojej przyczyny i przyczyny ministra rolnictwa. Przyszło... Przepraszam bardzo, ale mam jeszcze tylko... To ja już kończę. No właśnie, bo jeszcze chciałabym panelistom też dać szansę zareagować na państwa. To ja już mówię, gdzie są nasze wspólne wyzwania, które ja widzę, rolników i konsumentów, które muszą być bardzo mocno popchnięte do przodu właśnie naszą wspólną siłą. Bo przychodzą przedstawiciele kilkunastu marketów i przychodzi przedstawiciel Biedronki, który zasiadając na krześle obok ministra czuje się ważniejszy od niego, który mówi, nie będziemy znakować, bo mamy za dużo pracowników, za dużo sklepów, bo jesteśmy wielką korporacją i nie jesteśmy w stanie upilnować tego, co się dzieje w naszych sklepach. Jest dramat, ale niestety korporacyjna produkcja żywności, korporacyjny handel zaczyna nas wszystkich dobijać i ja dzisiaj widzę, że moi koledzy, którzy produkują dobrą żywność, czy to jest konwencjonalna, czy ekologiczna, ale działają w ruchu Agrounia, są odsunięci, są na tak zwanej czarnej liście kupców marketów i innych sklepów, bo walczą o odpowiednie traktowanie, znakowanie żywności i informowanie konsumentów, co jest nie na rękę tym, którzy na tym wszystkim robią ogromny biznes i my w ten sposób jesteśmy po prostu wypierani z rynku. I jest dramat. Ja tylko powiem na koniec taką dam jedną małą statystykę, bo jesteśmy w trakcie robienia filmu na temat ziemniaków. Strategiczny produkt polskich rolników. Przez 25 lat produkcja ziemniaków w Polsce zmniejszyła się 6 razy.
i mówi się, że mamy nadprodukcję, kiedy ciągle musimy je przywozić z zagranicy i naszym konsumentom je sprzedawać. Ziemniaki produkowane w innym standardzie, nad którym nasze urzędy nie mają żadnej kontroli. Dziękujemy bardzo. To może teraz przekażemy głos, gdyby pani dyrektor Robertowi Kurylukowi dała mikrofon. Bardzo proszę państwa o wybranie wątków, na które macie ochotę zareagować, bo to są nasze ostatnie minuty. Jest bardzo dużo minuty. Tych wątków, bardzo mało czasu. Chciałem tylko o dwóch rzeczach powiedzieć. Pierwsze, wrócę do tego znakowania żywności. Jestem za tym. Dzisiaj ja obserwuję, jak rolnicy konwencjonalni, przepraszam, nie chcę rozróżniać rolników. Tutaj bardzo kolega dobrze powiedział, ale powiem o tym glifosadzie jeszcze. Traktują to jako poranna herbata. Na wszystko, po prostu. Jadę i pryskam. Wystarczyło jedno badanie na rynku kaszy gryczanej i co się okazało? My też produkujemy kaszę gryczaną w jakości ekologicznej. Ludzie dzwonią do nas, ja się pytam, co się dzieje? Kaszy nie ma w Polsce, ale my nie chcemy glifosadu jeść. Nie ma na to pieniędzy, przepraszam. Ja też jako rolnik i konsument nie godzę się na coś takiego, że jest prawo żywnościowe czy jakiekolwiek, które zakazuje podawania na etykietach, co jest w produkcie. Ja oczekuję tego, żeby była taka anotacja. I wtedy ludzie sami wybiorą, który produkt chcą kupować. Czy ten, który jest wyprodukowany w Polsce ze standardami jakości, czy w Unii Europejskiej, czy sprowadzony nie wiadomo skąd, z końca świata i nie wiadomo co tam jest. Druga, bardzo ważna sprawa. Zwierzęta na wsi, w gospodarstwach. Nasz krajobraz po prostu już utracił zwierzęta. Ja się zastanawiam, czy nasze dzieci będziemy do ogrodów zoologicznych wozić, żeby pokazywać, jak wygląda krowa. I to niestety spowodowała wspólna polityka rolna. Nie będę teraz mówił o szczegółach, jak to się stało, ale po prostu teraz powinien być położony nacisk na to, żeby te zwierzęta wróciły na wieś. W naszej gminie już nie ma hodowców świń. Podobno ASF wymiótł świnie. Nie wiem, mi się wydaje, że ten wirus jest bardziej polityczny niż biologiczny. A w tym samym czasie buduje się potężne chlewnie. Nie wiadomo skąd te świnie przyjeżdżają jako prosiaki czy warchlaki. Są dalej tuczone i sprzedawane. I jakoś nie zauważyłem, żeby w sklepach nagle brakowało wieprzowiny. Teraz zaczyna się w naszym regionie nagonka na ptasią grypę. Za chwilę nie będziemy mieli kur w krajobrazie. Za tym wszystkim idzie spadek żyzności gleby. Musicie sobie zdać z tego sprawę. Czy jesteśmy mięsożercami czy weganami. To gleba musi mieć swoją jakość. Jeżeli doprowadzimy do degradacji gleb, nie będą tam też rośliny rosły. Zdajmy sobie z tego sprawę. Zwierzęta muszą wrócić do normalnych chłopskich gospodarstw. I rolnicy nie mogą być zastraszani, że robią coś nielegalnie. Ciągle musimy przeżywać jakiś stres, że przyjedzie jakaś inspekcja i stwierdzi, że to jest nielegalne. Zobaczcie, przejedźcie się po wioskach. Popatrzcie po pastwiskach. Ile krów jeszcze się pasie na pastwiskach? Zrozumieliśmy przekaz. Zwierzęta tak, ale w gospodarstwach u rolników, a nie w przemysłowych hodowlach. Pani dyrektor, reakcja? Ja bym chciał tylko jeszcze tak wtrącić się na temat glifosatu. Nikt nie powiedział, że ten glifosat z kaszą gryczaną nie przyjechał z Ukrainy. Ja tylko dodam jeszcze, że najwięcej glifosatu stosuje się dzisiaj w takich krajach jak Kanada, które mają bardzo krótki okres wegetacyjny i tą roślinę trzeba ususzyć, bo ona nie zdąży dojrzeć przed zimą, a nie w Polsce, bo w Polsce zużycie glifosatu nie jest porównywalnie duże w stosunku do innych krajów, ale jest ale to, i tak na, jest pewno za duże. Jest to na pewno niebezpieczeństwo. A jeszcze odnośnie tych ferm świńskich, powiedzmy. Dziś korporacje wymuszają, że musimy produkować minimum 1000, 2000, 3000 świń, bo inaczej nikt od nas ich nie kupi. I to jest ogromny, ogromny problem. Ja bardzo przepraszam, ale bym chciała skończyć właśnie z naszymi panelistami. Macie państwo minutę na zakończenie. Każdy po minucie. Dobrze. Najpierw transparentność. Obiecuję państwu większą transparentność resortu niż do tej pory. Jestem też do tego zobowiązana, gdyż wspólna polityka rolna nakłada na nas obowiązek konsultacji i będziemy z tego rozliczani, także nawet jakby ktoś się chciał migać, to teraz będzie dużo trudniej. Pani dyrektor, trzymamy za słowo. Ja jeszcze bardziej adwocem, nie jestem dyrektorem, zastępuję pana dyrektora Guby, bardzo dziękuję za dobre życzenia, ale broń Boże. I jeszcze odnośnie produkcji przemysłowej produkcji zwierząt i może tej soi. W tej chwili są badania nad soją. Soja generalnie jest niedoceniona. Są badania nad aklimatyzacją soi w naszych warunkach. Także miejmy nadzieję, że to zastępstwo dla wegan i wegetarian w jakimś najbliższym czasie będzie się pojawiało. Ale z drugiej strony, ostatnio byłam w Belgii i widziałam te produkty zastępujące mięso. Tam są koszmarnie drogie.
dużo droższe niż te mięsne. Także to trochę inaczej, inna rzecz, że my nie musimy mieć oczywiście cen związanych z belgijskimi. To oni są generalnie bogatszym społeczeństwem, więc oni mogą sobie windować ceny. Ale w każdym razie badania są nad soją i być może w niedługim czasie coś tam wyjdzie obiecującego. Natomiast jak chodzi o tą przemysłową produkcję, proszę Państwa, to znowu zależy od konsumentów. Myśmy robili badania konsumenckie i konsumenci w Polsce jedzą mięso, konsumpcja nie spada i nie zanosi się na to, że będzie spadała w najbliższym czasie. To znowu będzie zależało od Was, od następnego pokolenia, ale tak jak jest teraz, to jest. W związku z tym będą istniały dwa systemy produkcji, system przemysłowy i system mniejszych gospodarstw. Teraz naszą sprawą będzie, żeby wymusić na producentach przemysłowych przestrzegania prawa i żeby wymusić na małych gospodarstwach także przestrzegania prawa. Bo na przykład, o ile wiadomo, że duzi producenci badają glebę, bo to im się opłaca, bo oni mają oszczędności na tym, żeby używać oszczędnie nawozy sztuczne, to mali producenci generalnie gleby nie badają. Więc tam może być dojść do wyjałowienia gleby, może być do przenawożenia. My tego nie wiemy, bo to nie jest badane najczęściej. W związku mamy różne propozycje dalsze, żeby ucywilizować przemysłowy chów zwierząt. No, może przy okazji następnego spotkania o tym opowiem więcej. Tak, na pewno potrzeba jest osobnej dyskusji na temat zwierząt gospodarskich i ich dobrostanu. Chciałam powiedzieć Państwu, że konsument ma prawo wyboru. Tak jak Polacy wybierają prezydenta, wybierają parlament, tak samo idąc do sklepu, wybierają po pierwsze miejsce zakupu, a po drugie wybierają produkty w tym miejscu zakupu. A cena? Oczywiście, już Państwu powiem. W Polsce żywność jest tania. Jak to się dzieje, że kilogram wieprzowiny dzisiaj widzę, jadę do pracy, wielki billboard, 12 zł kilogram schabu. Dzisiaj, dosłownie. Więc, a z drugiej strony dobry ser 30 zł, 40 zł i 50 zł. Dobre jajko, złotówka. No nie może być tak, że struktura cen jest kompletnie nierealna. I założę się, znaczy nie założę się, wiem, że rolnik oczywiście musi zarobić więcej na tym mięsie pod warunkiem, że nie będzie go produkował metodą mega przemysłową. Bo naprawdę nam nie są potrzebne tuczarnie, w których jest 1000, 2000, 3000 tuczników, albo jak już bierze się rolnik za indyki, to tam jest ich kilkadziesiąt tysięcy. No, bojlerów 1,5 miliona potrafi być. To jest po prostu niemożliwe. Więc jeżeli mamy doprowadzić do tego zielonego ładu, to takie fermy powinny zniknąć. Jeszcze raz, proszę. Jeżeli konsumenci by wiedzieli, jak produkuje się mięso, które kupują, oczywiście, to tak. Wielu z konsumentów by zamknęło te fermy. Szanowni Państwo, znaczy, to jest naprawdę mega złożony problem. Chciałam powiedzieć, również... przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć, że czeka na nas naprawdę przepyszny i pożywny obiad zrobiony z najlepszych składników kupionych od lokalnych rolników, z którymi rozmawiamy, z którymi się dogadujemy i nie możemy pozwolić, żeby to wszystko nas ominęło albo czekało na nas. Także dosłownie ostatnie słowa. Nie ma przemysłowego mięsa. Musimy zamykać. Jeszcze ostatnie zdanie zamykające chcielibyśmy poprosić Ewę Jakłowską-Lorenz o powiedzenie dwóch zdań. Dobrze. A jeszcze tak. Oczywiście jest. Szanujemy zasady, więc tylko proszę naprawdę bardzo krótko. Myślę, że mówimy tutaj do Państwa jak do samych siebie, do ludzi absolutnie przekonanych, także nie denerwujcie się, że mówimy do Was rzeczy absolutnie oczywiste, ale może zróbmy tak, że każdy z nas po wyjściu z tego forum dzisiaj lub jutro opowie trzem swoim znajomym, co mają robić, bo się tego dowiedzieliśmy dzisiaj i to może będziemy powoli rozprzestrzeniać te dobre myśli.
Ja zaczęłam swoją pracę na rzecz rolnictwa ekologicznego ponad 30 lat temu, kiedy były zupełnie inne czasy i było to, najkrócej mówiąc, zwalczane. Wiele rzeczy trzeba było robić z ukrycia. Dożywam czasów, kiedy zostało to uregulowane prawnie, ale jeszcze chciałabym dożyć czasu, kiedy Polska wyznaczy sobie krajowy cel rolnictwa ekologicznego, tak jak zrobiły to inne kraje, jak Niemcy, Francja, Słowenia, Belgia, a tego nie mogę doczekać i to jest moje zakończenie tego panelu. Na jakim poziomie byś chciała? Jest mi to obojętne. W tej chwili na forum ruchów rolnictwa ekologicznego na poziomie Unii Europejskiej czy na poziomie Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego ustaliliśmy, że nie można wyznaczyć celu 10 czy 20%, bo niektóre kraje za chwilę tam będą. Niemcy w roku 2030 będą mieli 20%, więc dla nich to byłoby śmieszne po prostu. Więc ustaliliśmy, że to ma być kilkuprocentowy roczny wzrost. Wszystko jedno z jakiego poziomu. I tak powinno. W Polsce jest od 2014 roku minus 6% co roku, więc niech się ten trend odwróci. Ja oczywiście dołączam się do tego apelu pani Doroty. Szanowni Państwo, potrzebne są pieniądze i wiedza. I to wszystkie są równolegle potrzebne. Pokazałem Państwu, że coraz mniejsze pieniądze są na rolnictwo przeznaczane, a to będzie powodowało, że będziemy mieć coraz gorszej jakości tę żywność i ona będzie przejmowana przez supermarkety. No. Nie wolno się dać, przepraszam, zwariować, mówiąc o zamiennikach mięsa, bo zwierzęta są w rolnictwie po prostu potrzebne i również w tym rolnictwie ekologicznym, w każdym są potrzebne, bo to jest nawóz. Oczywiście w tej chwili są promowane zamienniki mięsa, nawet już jest produkcja mięsa na szalkach. I to znowu przejmują korporacje, zamiast te pieniądze powinny iść do rolników. Są potrzebne pieniądze na inspekcję, żeby była kontrola, bo same deklaracje nic nie dają. Mamy kolejny rok, kiedy z budżetu krajowego coraz mniej pieniędzy idzie na rolnictwo. I to powoduje to, że z inspekcji odchodzą pracownicy i tych kontroli jest mało. A powinniśmy jako konsumenci być pewnym, że idąc do sklepu, to co kupujemy jest zgodnie z tym, co jest w deklaracji. Przez ostatnie 4 lata ubyło w Polsce ponad 100 tysięcy gospodarstw produkujących trzodę chlewną. Czyli to pokazuje właśnie, że idziemy ku maksymalizacji wielkości stad, zamiast równomiernie produkować mięso, hodować mięso, to o czym zresztą mówił przed chwilą pan rolnik. No, na wsiach nie ma nawet krów, bo się nie opłaca, rolnicy kupują mleko w sklepach. Ale to jest to, o czym powiedziała Dorota, to jest właśnie nasza rola, rozmawiać z sąsiadami, patrzeć na etykiety i kupować żywność bezpośrednio od rolnika, a nie z supermarketu. Bardzo dziękuję panelistom, dziękuję Państwu za uwagę.